3, 2, 1, tamskich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najlepszego polskiego podcastu Warhammerze w Polsce, jedynego tak dobrze poinformowanego, tak bardzo zdegenerowanego, heretyckiego podcastu prowadzony przez trójkę studentów, jedyny polski podcast niesponsorowany przez nikogo, niestety, jesteśmy sponsorowani przez naszych widzów, sponsorowany przez dokładnie naszych widzów, tą grupę naszych widzów, którzy nas sponsorują, jedyny podcast, który nie występuje na turniejach, mimo że za każdym razem obiecuję i oczywiście nie otrzymuję tej obietnicy, gdyż od tego jesteśmy, od obiecywania i otrzymywania i od kontentu, od shitpostu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w 114 odcinku z Oka Terroru. Miało nas być dwójka, jest nas trójka, więc... Tak, udowodniłem, że Max kłamie. Nieprawda. A, w sumie racja. Oglądałem update kanału. A to moja wina sprawiła, że kłamie? To było specjalnie. A, żeby podważyć moją wiarygodność, jak rozumiem. Mhm. A, sprytne. Sprytne, ale... Cześć, ale wstyd, z siebie wstyd. Zadowolony. Jakby co, Max, zapomniałeś dodać, że jesteśmy bardzo blisko 1000 subskrypcji w ogóle. No, wiem. Ale to na jest... tym etapie historii jesteśmy. Więc warto wspomnieć, może ci, którzy nas jeszcze nie subskrybują. Zapewniam cię, że... Znaczy... Nie muszę cię zapewniać, mogę ci dokładnie powiedzieć, jaki jest współczynnik subskrybentów, jeśli chodzi o podcast konkretnie. Wiem, większość nas pewnie subskrybuje. Ale wiesz co, to jest wciąż 70% chyba. Więc w teorii 30% z was, drodzy widzowie, nas nie subskrybuje i te 30% to szczerze jest około 30 osób. Mhm. Poczekajcie, to muszę wziąć w treść. Weźmy sobie nasz ostatni podcast, który nam bardzo dobrze poszedł, jeśli chodzi o statystyki. Więc myślę, że będzie dobrą pulą. Nie, to jest to 22% nie jest subskrybentami, ale unikalnych widzów mamy 200, czyli w teorii to jest 44 osoby. 44 osoby z was nie subskrybuje, tak. Wstyd. Gdybyście subskrybowali, bylibyśmy o połowę bliżej naszego celu niż jesteśmy. Powiedzieć coś szczerze? Co chcesz mówić? A bylibyśmy o 44 osoby bliżej. Dokładnie. Moja szczera opinia jest taka, że jakby czasem mam ulgę, że ludzie, których znam osobiście, nas nie słuchają. Dlaczego? Nie mówimy nic... niekomfortowego. Nie, ale tak jakoś nie wiem. To jest ciekawe, że ludzie, których znamy prywatnie, nas nie subskrybują z reguły, miesząc może jednej osoby. Nie, to jest trochę deprymujące dla mnie, tak naprawdę. Ja wiem. Znaczy, może nie to, że nas nie subskrybują, ale wiesz, może inaczej. Bardzo negatywnie reaguję na koment, jak ktoś mówi, o, jakiś inny kanał stworzył materiał o czymś. Ja ty już o tym zrobiłeś. O czym ja już zrobiłem. I albo mi mówią... Coś, co ja wiem, coś, co researchowałem i próbuję mi poprawiać na czymś, co już researchowałem. Albo, ej Max, zrób coś takiego. To jest jeszcze najlepsze. A, to znowu we mnie wycelowane nie. jest, tak? A myślałem, nie, ty, nie. Bo jak ty mówisz, że zróbmy coś, to masz zwykle to jest, chodzi o inny styl. Mhm. Jedyne, co mogę się czepiać, to fakt, że nie wiesz, jak działa broń Malta. Bo ja moich dwóch materiałów na ten temat. Witamy, drodzy widzowie. Możemy w tym razie lecieć. Możemy z tym lecieć, z koksem. Z Oka Terroru, najlepszym polskim podcaście uważamy w Polsce pod tytułem Z Oka Terroru. Chyba chwilowo nie mogę już mówić najlepszy polski podcast uważamy w Polsce. Kropka. Albo? Wiesz co, jesteśmy teraz bardziej zauważalni przez innych twórców, więc jakby tak... Mogę mówić, że według mnie najlepszy polski podcast uważamy w Polsce. A, czyli tracimy jaja. Mówisz. Nie ja. Nie jesteśmy po prostu obiektywnie najlepsze. No może obiektywnie nie, ale w moim serduszku no zawsze. Dokładnie, w moim sercu zawsze będziemy najlepsi. Nieważne, co się z nami stanie, albo co się stanie z innymi podcastami. Więc dzisiaj, drodzy widzowie, będzie trochę nadrobienie newsów. Wstawkowy Max nadrobi polską scenę YouTube'a, którą bardzo zaniedbał, bo zrobiłem, że o, w tym momencie wstawkowy Max i zapomniałem wstawić polską scenę YouTube'a, ale mam swoją wymówkę. Więc. Dzisiaj nie będzie off-topu o Necromundzie prawdopodobnie takiego większego. Ale jest nie będzie, jeszcze nie mam o czym. Tak, ale jest on i niestety nie będę miał. Więc spokojnie. Mm-hmm. Ale zanim to wszystko, najpierw komentarze. Ale zanim komentarze, to chcę, żebyśmy byli pierwszym podcastem, który zrobi pewną rzecz. Nie wiem, chyba wam tego nie wysyłałem. Ale nie zabiję się na wizji. Nie zabiję się na wizji. Ale będziemy też pierwszym podcastem, na którym się nie zabijesz. Taką samą myśl. Proszę się nie zabijać na wizji. Jesteśmy pierwszym podcastem, który chciałby gorąco pogratulować
Dziadowi z lasu 500 subskrybentów. O, gratuluję. Klap klask. Gratuluję. Brawo. Jest to... Chyba nie słychać mojego klaskania. No i dobrze, szczerze. Klaskania jest bardzo często nie słychać, dlatego że Discord nie wyłapuje klaskania. Dlatego najpierw musisz coś mówić i jednocześnie klaskać. No właśnie, filtruję, dlatego musisz coś mówić i klaskać jednocześnie, wtedy będzie słychać klaskania. Prawdopodobnie. W każdym razie moje klaskanie było słychać i edytujący Mac, wstaw klaskania. Dziękuję. Gratuluję Dziadu z lasu, zasłużył na to. Choć wstyd przyznać, nie oglądałem jego dwóch ostatnich filmów, mimo że jeden był taki clickbaitowy, że faktycznie kliknąłem, tylko żeby zobaczyć, czy faktycznie jest o tym, o czym czy jest. Potem go zamknąłem, wybacz Dziadu, ale do publikacji podcastu na pewno go obejrzę. Na pewno o nim wspomnę w polskiej scenie YouTube'a. Jakby to zastosował film jak najbardziej tylko się da, czyli tam chyba top 5 nazwa modelu Slopchop Warhammer, jak pomalować Lewetana. Bardzo mocny. Tak. Już wiem, czemu go kliknąłeś. No właśnie. więc to jest. To jest pierwsza rzecz. Do polskiej sceny YouTube'a jeszcze potem wrócimy. Dwa razy będziemy do niej wracać. Ale najpierw komentarze. Co by tam pierwszego mamy? Od Piotra. Spokojnie, Piotrze. To dzisiaj jest ostatni odcinek podcastu, który clickbaituje nas w jakiś sposób 10. edycją. Dzisiaj po raz ostatni będziemy mówić tak. Konkretnie, ale nie konkretnie o 10 edycji, nie licząc tego odcinka specjalnego, który jesteśmy oczywiście winni. Mm-hmm. Ale przestaniemy się już skupiać na 10 edycji, tak jak skupialiśmy do tej pory. Przejdziemy do bardziej ogólnych rzeczy, moim zdaniem na tym etapie na ciekawszych rzeczy, nawet tak naprawdę. Więc spokojnie, tytuły się skończą. Dalej, od wnerwernerowego. Panowie, zwłaszcza Mikołaj może wiedzieć o tym na ten temat więcej. Jaki jest stosunek zakonów Space Marinesów do imperialnej wiary? Wiem, bo tutaj czytam i to, co on mówi, że ty mówisz i tak dalej. W mniejszość zakonów Space Marinesów jakby wierzy w imperialną prawdę i jest to patrzone przez resztę zakonów jako ogólne bycie frajerem. Mhm. Bo z reguły takie zakony słuchają się eklizjarchii i są patrzone jako, że oddają swoją autonomię. I że chujowa sytuacja i że w sumie to jesteście frajerami. Czyli bo się kogoś słuchacie. Ultramarinsi dalej twierdzą, że imperator to jest tylko bardzo fajny gość, a niekoniecznie, że jednak Bóg, tak? Tak. Znaczy oczywiście to, no wiadomo, a wy imperator i tak dalej, ale jak nikt nie patrzy, no tak, to ale nie... w sumie. Znaczy wiesz... Jakieś pewnie tam są takie ruchy, ale oficjalnie. Oficjalnie nie. Oficjalnie Kuba? To nie przestrzegamy eklizjarchii. Mhm. I to jest, wydaje mi się, jestem pewien, że to jest mniejszość ogólnie w zakonach. Kuba, to będzie wiadomo ten temat? Jaki jest stosunek Czarnego Legionu do Imperatora? Ogólnie spoko gość. Że chcą go zabić? Dobra, to nie wystarczy. Czyli widzą go jako Boga, którego trzeba obalić. Dyskusyjne. Mówią śmierć fałszywemu imperatorowi, więc bardziej widzą go jako fałszywego imperatora. Ale jednak tam trupowy Bóg, jeśli dobrze pamiętam. Corpse God, czy nie? Nie, raczej nie. Nie mówię na jego Corpse God? Nie pamiętam w sumie, czy było takie stwierdzenie. Wiem, że było Death to the False Emperors po prostu. Emperor. Dużo rozkmin, dużo rozkmin. Nie, Corpse Imperator, Emperor go mówią. Dobra, to mój błąd. Ale też przyznam, że mi brakuje takiej bezpośredniej wiedzy, bo jest sporo książek z współczesnej 40, której w ogóle nie czytam. Jest ta cała seria z Urdielem Ventrisem, czy jakoś to nazywa, jest z Mephistonem, które są bardzo dobre, które pewnie dobrze pokazują, jaki jest stosunek przynajmniej tych dwóch zakonów do Boga Imperatora, no ale też coś, co jest polecane, czyli Hellsreach, to akurat powiem i w drugą stronę, bo Black Templarsi definitywnie. Mhm. Definitywnie Bóg Imperator nas chroni. Ja akurat wiem, że ogólnie w Imperium panuje wiara w Boga Imperatora wśród imperialnych tych, jak to się nazywa? Sił. Organów? No tak, no, ale trzeba pamiętać, że właśnie Space Marinesi ale są... Ale jak to jest ze Space Marinesami? Oni... No właśnie, oni są trochę oni wyjątkowi. Są wyjątkowi. Tak no, samo z tego, co ja wiem, to jest dokładnie tak, jak wam powiedziałem. Jasne. No i też tak czuję wewnętrznie, ale znasz mnie. Mhm, ja wiem. Potrzebuję źródła.
Także. Zmyślnie. Przyśniło mi się. Dopóki nie znajdę źródła, nie mam twardej pozycji, ale mam pozycję taką samą jak Mikołaj. Dalej. Też od. O, świetnie, że Mikołaj jednak jest, bo Mikołaj wtedy mogę zrzucić całą winę na Mikołaja, jak powiem źle. Okay. Piotrze, trzech krasnali jako gang na Necromundy to bardzo. Coś czuję, że bardzo mało grywalne gang. To jest bardzo mało grywalny gang. Ostrzegamy cię, nie znamy się na Necromundzie? Jeszcze? Daj nam dwa nie miesiące. Prawda, ja już się znam. Mówię ci, to jest mało. Ale w praktyce się znasz? No w praktyce takiej, że wiem co mówię. Może nie jest grywalne, ale jest klimatyczne. Do, w sumie, jest śmieszne na pewno. W sumie racja i to jest najważniejsze. Od Krajteka? Srytecka! Tak, sprawdziłem karty misyjne do Lewiatana są wielkości tarota, ale normalnego tarota, a nie francuskiego tarota, który jest mniejszy. O, ja mam, widzisz? Kto wiedział? Ja mam kartę francuskiego tarota, jest mi teraz wstyd, że mam kartę francuskiego tarota. Szczerze? Teraz mi powiedziałeś i to jest kolejna rzecz, której się dowiedziałem o tobie i jest też mi wstyd, że tak masz francuskie karty do tarota. Jakby co, mam karty do tarota z innych powodów niż normalni ludzie mają karty do tarota, więc... Budujesz domki? Punkt pierwszy, gram w RPGi. I są przydatne do takich rzeczy. Jako, no, to i, prawda. I jako rekwizyty, jako faktyczna rzecz w RPGa, bo w sumie ta talia... O nie, nie pamiętam, jak się nazywa to w deku zwykłym. To chyba może być... Deck of Many Things. Tak, może być chyba bazowana na tarocie. Tak, bo dosłownie masz przerzut na kartę z tarota. I jeszcze gram w inne RPGi, których nie powiem jakie. Ci, którzy oglądali dawne, dawne streamy, to wiedzą, o czym mówię. Jezu, jakieś ja mam zwykłe, na pewno. Zwykłe karty od tarota, ale też z innych powodów. Jestem naprawdę jedną osobą, która nie ma karty do tarota. Widać, nie? Kupić ci? Nie, dzięki. Ja mam fajne. Bardzo dziwne rzeczy, bo ja jestem klimaciarzem i zbieraczem, okej? Okay? Ja wiemy. Kupić takie fajne. Krótki tylko shoutout, wrzasnięcie do Fircyk 488. O Jezu, te handle na YouTubie są wkurzające, zwłaszcza, że one są inne niż faktyczne pseudonimy, które pojawiają się w komentarzach i nawet sami siebie rozpoznają ludzie. Jakby co, żadnej złej krwi między nami. Wybacz, jeśli traktowałem cię zbyt brutalnie, ale wiadomo, muszę się bronić z siebie i swoich opinii i swoich intr do podcastu, które nigdy nie zmienię. Dalej, od Revenge'a, no to już w sumie zahaczyliśmy, że jasno zrobimy... Czekaj, bo ja mam taką ciekawą obserwację. No. W sumie niby zhejtował, że mówimy niewyraźnie i takie tam, i że nie jesteśmy jedynym podcastem, ale ogląda nasze filmy. Tak. A ja mogę go obronić, nie wiem, ja czy tylko początki. Jeszcze raz, Mikołaj? Ja też mówię niewyraźnie. Powiedzmy sobie szczerze, nagrywamy w nocy. Wszyscy mówimy niewyraźnie. Jest. Nie. Ja jestem świadom swojego upośledzenia słownego. Ja wiem, co robię nawet. Że czasem jestem że nie da się mnie zrozumieć. Chcesz mu powiedzieć? No to jest krótka rzecz. Ja zjadam końcówki słów. Skoro tak uważasz. Ja to słyszę. Dobra, no skoro tak jak uważasz. Jak oglądam filmy nasze. I mama mi wypomina. Więc widzisz, to jest już personalne. Wiesz, może to nie być tak, że to ty zjadasz, tylko Discord czasem zjada końcówki słów. Nie, przez nie, to, wiesz, ja wiem, niewyłapywanie. Jak szybko mówię, jak mi się załączy taki, wiesz, machine gun, to umiem zjadać końcówki, na przykład ostatnią sylabę, czy coś w tym stylu. Okej. Wkurzająca sprawa, ale zdarza się. Wiesz, ja się tym nie przejmuję. No, tak jak mówiłem, Revenge'u spokojnie będziemy robić rzeczy o Necromundzie. Pewnie będziemy jako podcast robić więcej rzeczy o Necromundzie niż o 40 w najbliższym czasie. No, w najbliższym czasie tak. Tej normalnej 40 oczywiście. Kuba, kiedy do nas dołączysz? Bardzo mnie kusi, że Patrycja naciągnąć na Necromundę, ale wiem, że ją to nie interesuje, więc nie chcę jej na impresję. Może wybrać. W sierpniu, jeżeli będzie mi się chciało? No to idealnie na drugi etap. Dokładnie, to jest bardzo proste. Bierzesz model chaosu, koniec. W najgorszym razie dam ci ten, pomalowany Goliatów. Od Bigu, to też takie, to w sumie do całej naszej grupy. Jak lorowo wyglądałaby walka gangu z Necromundy przeciwko Space Marinesom? Po tym, że krótko. A zależy z jakim gangiem, to jest bardzo... Tak? Myślisz, że to ma znaczenie? No, wiesz. Jak bardzo lorowo gadamy. A jak bardzo... Wystarczyłby jeden i by wygrał.
Szczerze, tak. Ale są pewne dziwne sytuacje, ale tak myślę, że Space Marines wygrywa w każdej opcji. Znaczy... Chyba, że zrobi debilną rzecz. Znaczy wiadomo, są takie rzeczy jak Duchanta, czy coś takiego, które potrafią zabijać hordy Space Marinesów, ale... Ja nie myślę o tym. Ja myślę po prostu o melta bombach i plazma kanonach, meltach i tak dalej. To jest dużo rzeczy. Może się zdarzyć z ciężkiej broni. Myślę, że w większości, jak nie zrobi czegoś bardzo głupiego, to on jakby ich zabije, tak, zanim z drugiej strony reakcja Space Marinesa jest mimo wszystko dość duża. Świetnie, nie właź mi w słowo. Tyle lat podcastu razem. To później Discorda. A, zapomniałem, że Kuba żyje w innym uniwersum trochę. Wybacz, czasu. Kuba. Nie chciałem być niemiły. Ja potem wam wytłumaczę, o co chodzi tutaj. A my wiemy, o co chodzi, no. Grawitacja jednak... zagina czas. A, dokładnie. Refleks refleksem, ale się zdarza czasami po prostu nieszczęśliwy wypadek. No, w teorii taki normalny gwardzista lorowo zabić Space Marinesa może właśnie tylko w ten sposób. No, jakimś przypadkowym strzałem w soczewkę hełmu albo pod pacha. Mhm. I tutaj akurat lepszym jakby przedstawieniem lorowej walki gwardzistów ze Space Marinesami jest... Akurat gangerów. No chyba, że przerzucamy się jak gwardzistów nagle. To się trochę przerzuca, zaraz powiem, o co mi chodzi. Jest książka Pharos z Herezji. Tam faktycznie gwardziści walczą z Night Lordsami, więc... I musimy brać, że gangerze są zwykle jednak jeszcze mniej wyszkoleni takiej normalnej walki. Mhm. Jasne, jakby założą pułapkę, zrobią zasadzkę, wykorzystają teren bardziej na swoją korzyść, więc w takim terenie mogą mieć potencjalnie lekką przewagę, ale jednak w takiej otwartej walce myślę, że są słabsi niż przeszkolony gwardzista, więc jeszcze gorzej będzie im zabić nawet pojedynczego Space Marinesa. No a Duchy Giganta nie bierzemy pod uwagę, Duchy Giganta to są postacie graczy w Only War. No szczerze, bardzo. Więc wiadomo, że na tym pod koniec kampanii to będą zabijać Space Marines na lewo i prawo, bo już słabszych przeciwników nie da im się dać. Mhm. Więc odpowiadając krótko na pytanie Bigu, walka wyglądałaby krótko i brutalnie, i krwawo. I na koniec... Obejrzyj, włącz Astartes. No w sumie tak, generalnie tak. Tak to wyglądało. I gorzej. O, nawet tam mają ciężką broń, w sumie to im nie pomaga. No ale bo to akurat niefortunna ciężka broń. Czy on unika tego strzału? Nie, on... Raz, to na początku jest autokanon i dostaje 3 strzały. A, cool. Czy tam 2? Ale to był taki słabszy autokanon. Mhm. A potem masz multilaser i tam też przyjmuje trochę na klatę. A, ale dobra. Na tyle dużo przyjął, żeby nie przebił, ale widać, że mu robi. Mhm. Jakby tak postał jeszcze 2 sekundy, to kaplica mogłaby być. I ostatni komentarz od Grota, na który już odpowiedziałem. Bądź zaproszony, tylko musisz poczekać, bo... Jesteś bossem. Dokładnie, jesteś bossem. Nie czas na ciebie jeszcze. Za mały level. Chyba, że okaże się nagle, że odcinków jest tyle, że kończy się sezon i nagle walka z bossem już jest teraz. I przegram z nią. Mhm. Będę musiał potem się wygrzebywać z grobu i odzyskiwać siłę. Dalej, no właśnie, nawiązując do tego komentarza, króciutki update kanału zrobiłem, jakie są moje plany, jakie są rzeczy, które podcast będzie robił. Widzę, że już trochę nieadekwatne, choć w sumie i tak cię Binkowa nie będzie za tydzień, co nie? No tak, tak, no więc... dzisiaj jestem po prostu wyjątkowo, bo mi się udało. Na to nic nie poradzimy. Już wiem, że kilka rzeczy nie zdążyłem zrobić, a kilka jestem wiesz, do przodu. Wiesz, jak mnie zabiją na tym wyjeździe, to już w ogóle mnie nie będzie. Nikt cię nie zabije na wyjeździe. Dyskusyjne, moi przyjaciele, wiesz, jakby już się z tym pogodzili. Że cię zabiją? Tak, jakby już się żegnali ze mną, więc jakby... No to ja nie zamierzam. Ja wyjeżdżam jeszcze, dopiero pod koniec weekendu, to jest najlepsze. Dobra. Szybko poszło. Dbaj się. Widać dla kogo. Dobrze, nie żegnaj się ze mną. Będziesz żałował kiedyś. Mam nadzieję, że nie. Ale na tym update'cie kanału ogłosiłem 2 konkursy, które zakulisowo były omawiane. Jeden jest malarski, a drugi jest memowy. Już jakby co 2 zgłoszenia do mnie wpadły.
Memowe? Tak. A mogę później zobaczyć? Przypomnij mi na koniec nagrywania, to wam wyślę. Ale takie bardzo luźne. Wstępne. No to, a może zostaw wszystkie, to będziemy haha mieli, jak zobaczymy pierwszy raz. Nie, te pierwsze mam wyślę. No, mam nadzieję, że będzie więcej niż tylko te cztery, które zostałem. Ja też mam nadzieję. Liczę na was, drodzy widzowie. Więcej informacji jest na Discordzie. Mhm. Nie zawiedźcie nas. I tą optymistyczną rzeczą kończymy serię, kończymy ten kawałek. A nie, przepraszam. Nie kończymy jeszcze tego kawałka podcastu. Jeszcze ten malowidła naszych widzów. Jakby co interesuje nas od malowania snajperów Black Templarsów w dół. Czy macie to może? Czy mam wysyłać? No zaraz będę miał, spokojnie. Mi się nie ładują zdjęcia, jakby co. Dobra. No to Kuba, to jest jeden mniej problem. Okej. No. Od Chrisa mamy Black Templarsów malowanych. Bardzo też chcę sobie zrobić właśnie taki efekt, jak on ma na pelerynach. Tego takiego przejścia terenu. Wiem, taki... ja próbowałem i mi nie wyszło. No ja jeszcze nie próbowałem. Ja próbowałem robić takie zapylone peleryny i mi nie wyszło. Ale za to wyszło mi taki, ten taki kamuflaż, taki nieregularny jakby moro. A to fajne. To git. Tylko właśnie potem popsułem, próbując go zakurzyć. Więc teraz myślę, że kolejno... To już mniej git. Tylko z drugiej strony ja mam zwykłych gwardzistów, oni nie mają takiej technologii. Ale w każdym razie Chris, bardzo fajni snajperzy. Tam dalej od Dera i od Piotra mamy Tao, ale to zwykły Tao. Zwykły ziom. On to jakoś mocny jest. Ten gość z mieczem, jakkolwiek się nazywa, on jest teraz jakoś, coś z nim jest nie tak. Wiesz, ja wierzę w 10. medycynę. Nie pamiętam, czy on jakiś sustain hits nie daje. Coś strasznego chyba daje. Wiesz, ja teraz jestem już graczem Necromundy. Już nie interesują. Wiem, że wasze kosmiczne kwestie. Od Kapiego mamy Kragnosa. Całego bielutkiego białego, nie bielutkiego białego, tylko bielutkiego jasnego, z krwią. Dużo krwi. Tutaj mamy Ghost Killa od Piotra jeszcze. Ona jest ruchoma. Nie wiedziałem, że ta główka jest ruchoma. Myślałem, że trzeba skleić albo nie. Mamy stealth suty zwykłe. O, Judicara mamy od Kapiego. O, fajny. Ładne. No, jestem fanem miecza. Chciałem zrobić jakiś taki efekt, ale mi średnio wyszło. Wiesz, zrobiłem w teorii podobne, tylko niebieski. No ale to każdy, wiesz, jest w swoim uniwersum. Jasne. No miecz jest super, tylko ogólnie. Tylko fajny. O, tutaj cały w sumie taki komand skład niby. No tak, no mamy ten sztandar, to jest porucznik, co nie? Ten starczem? No nie, to jest kapitan. Kapitan? Dobra, ja nie rozpoznaję tych waszych niektórych po prostu. Znaczy, szczerze, bez znaczenia, jedno albo drugie, jakby naprawdę. No ja wiem. O tej mam jeszcze. Ale model kapitana. Dobra. I tam z tyłu jeszcze Emperor Champion. Tu mamy też Landridera i to chyba herezyjnego z tego co widzę. Piu piu. Piotr tutaj widzę sobie projektuje Dreadwing. A druga wersja mi się bardziej podoba. Zaczynam Dreadwing. Druga, zdecydowanie. Tutaj mamy złożonego Lewiatana. Lewytanie później jeszcze. O, właśnie jeszcze. Lewytanie. Przedstawiliśmy tyle lewytanie i reszta lewytana. Dobra, i na tym kończymy malowanie naszych widzów. Bardzo ładne, jak zwykle. Teraz szykujcie się na konkurs z malowaniem rzeczy. Sporo tam było składania. No tak, no ale też drogocenna rzecz na Discordzie. No, to na pewno. Teraz stawkowy max będzie dłuższy niż zwykle prawdopodobnie, bo dużo tego się nazbierało, dużo ma do powiedzenia. Znaczy dużo do powiedzenia nie ma, ale dużo się nazbierało na pewno. Pozdrawiam, więc z tej strony stawkowy max z kilkoma filmami z polskiej strony YouTube'a. Więc biorąc pod uwagę, że w sumie omawiam cały miesiąc, to ciężko mi było się skupić na jednym filmie, więc postaram się tak bardzo ogólnie omówić rzeczy, ale oczywiście nie zrezygnuję z autoreklamy w postaci filmu na kanale Rzucaj Nie Gadaj, w którym ósmy regiment, a właściwie ja, rozmawiał z Kozą na temat walki
w systemie Rough and Glory, w RPG-u wydawanym u nas w Polsce przez Kopernikusa, więc to jest film, który mogę śmiało polecić, gdyż współtworzyłem go. Choć przyznam, że nie wiem, jak on wygląda od strony technicznej, bo jeszcze nie zdążyłem go obejrzeć, pojawił się dosłownie 28 minut temu. Dalej mamy serię filmów od Dziela z Lasu. O, nie wiem, czemu nie stawiłem łapki w górę przy tym filmie. Serię filmów od Dziela z Lasu, które zawsze warto pochwalić, zaznaczyć i wskazać. Po pierwsze mamy film z strony z Warcry'a, wspomniany później w tekście podcastu, później czy wcześniej? Dobre pytanie. Wstawkowy Max tego nie pamięta. Co się stało? Najbardziej clickbaitowy film, jaki nie jest jaki jest, ale jaki ostatnio widziałem to na pewno. Więc również, czy jest o tym, o czym jest tytuł? Czy jest o tym, o czym jest miniatura? Dalej mamy inny film, po prostu, no, co jest? A potem mamy film Warzone'owy, też warto, sketchowy bardzo, warto obejrzeć, bardzo polecam. O, w końcu. Film od Tiny Lights, z kanału, z którym niedługo pojawi się wywiad na naszej antenie, odnośnie, w języku angielskim co prawda, ale odnośnie kilku wskazówek, rad, uwag, mitów w malowaniu. Minimalnie, dlatego generalnie, że nie wszystkie te filmy miałem polajkowane i potem masowo lajkowałem i odlajkowałem te, które miałem polajkowane. To dlatego. Film od samego, odnośnie też kilku 20 błędów podczas malowania figurek w różnej tematyce. Sami też zapowiedział na swojej platformie konkurs, o którym będę wspominał, albo już wspominałem na antenie podcastu. Od Grota też mamy relację z innego konkursu, mamy relację z Kontrastu. Lepiej pokazuję te prace konkursowe, o którym w swoim materiale wspomniałem, że już nie zdążyłem obejrzeć, więc warto spojrzeć. Grot też zrobił relację z Hegemonali, które odbyły się 3 tygodnie temu. Więc całkiem sporo, czyli turnieju organizowanego razem z sklepem Hegemon, warto obejrzeć. Dalej mamy też od Age of Sigmar RPG Lore Fan. Mamy również relację z wydarzenia, tutaj akurat z Poznania. Od Grota mamy jeszcze nie platformę, tylko no właśnie, to jest grawer laserowy, ale generalnie do wycinania też laserowego, czyli takie typowe drewniane terenki, które są bardzo powszechne. Ten film i jeszcze jeden, nie dobrze pamiętam, film odnośnie tego ustrojstwa ma, więc też warto obejrzeć. To wszystko Wina Elfów, kilka, jeśli dobrze pamiętam, filmów lorowych wypuściła. Oczywiście pod patronatem Rough and Glory, co nie aprobuję, ale filmy lorowe zawsze dobre. To jest o Eldarach akurat. Od biblioteki Młota Bitewnego, też raczej mniejszego kanału, o Sigmarze, ale o nowym Sigmarze, o Dawnbringer Crusade, czyli wydarzeniu, które się dzieje aktualnie, też warto obejrzeć. Od Czarnej Polski mamy serię filmów odnośnie Herezji Horusa. Na razie jest taki bardzo ogólny, od tego dopiero wyjścia w sumie z ziemi. Czekam na więcej. Od Ukrytej Biblioteki w końcu doczekaliśmy się naszego materiału o orkach i orkoidach, klanach, bandach, plemionach i wszystkiego innego co orkach. 1,5 godziny bardzo fajnego, lorowego materiału, bardzo polecam. Od Okiem Sosny mamy otwieranie Lewiatana. Też mam nadzieję, że teraz, tak, od osnowy.pl również mamy otwieranie Lewiatana. Od niego też jeszcze więcej materiału będzie później. Później? Tak, później. Od Brohamera mamy omawianie tego, czego my nie będziemy omawiać, czyli zasad modeli forgeworldowych. Od Grota jeszcze mamy ogranie, ogólnie 10, też takie bardzo luźne. Z jego strony kilka innych materiałów od niego się też się pojawiło, między innymi na obu platformach, na jego polskojęzycznej i anglojęzycznej platformie pojawił się materiał z malowania droidów, który myślę, że warto obejrzeć i wesprzeć oczywiście. No i właśnie też do tego samego systemu, do którego są droidy, czyli teren do Shatterpointa. Też bardzo ciekawy materiał odnośnie wszystkich zaległości i stert, które ma. Też myślę, że łączymy się w nim w bólu z jego problemem. Ale niestety wszyscy mamy ten problem. Od Dropzone, jeśli dobrze pamiętam, w tym okresie były dwa materiały omawiające Kill Team Legionistów i Orków, z tego co pamiętam, więc jeśli ktoś jest w scenie Kill Teama odnośnie tego update'u, który będziemy w cudzysłowie omawiać, to warto obejrzeć ich materiały, jeśli chcecie być na bieżąco właśnie z tą sceną metową. Od osnowa.pl mamy po pierwsze kilka farb od Green Staff World. Jeśli interesują Was takie draje technikale, jakkolwiek to nazwać. I też mamy bardzo dużo materiałów omawiających konkretne
frakcję już 10. Bardzo polecam. My osobiście tego nie podjęliśmy, no po prostu to uznaliśmy, że tego materiału jest za dużo, no i tak jak będziemy mówić, trochę straciliśmy jakby, straciliśmy hype tą 10, więc na razie przynajmniej tego nie będziemy mówić, ale oczywiście obiecany 3-godzinny materiał, no i późniejsze omawianie frakcji na pewno się pojawi, zwłaszcza gdy to już jakby się trochę wybalansuje, jak zobaczymy pierwszy kodeks, jak zresztą to nie będzie wspomniane, ale już drobny balans wyszedł, to znaczy punktowo, balans punktowy wyszedł i zmieniła się zasada Eldarów odnośnie Fate Dice'ów. Trochę za mocno, moim zdaniem, bo została poprawiona na raz na fazę. Ja sugerowałem, że raz na jednostkę. No ale oczywiście zobaczymy, jak ten balans tutaj wyjdzie, ale w międzyczasie na osnowa.pl omówienie DeathGuardu, Genokultu i chyba na razie tyle. Poza tym, że jeszcze jest mało mówienie tych kart, Chapter Approved Leviathan, czyli takiej faktycznych misji w tej edycji. Generalnie te karty to jest najlepsza rzecz, która jest w tej edycji, bardzo polecam. Ciekawe rzeczy można z nimi, jakby ciekawe misje można z nich rozegrać. Na osnowa.pl mamy omówienie tych kart. Od naszego dobrego przyjaciela z Bastionu Wargamingu mamy też omówienie innych frakcji. Mamy omówienie po pierwsze Drukhari, a potem dwuczęściowe omówienie Necronów, też polecam. I od polskiej prezentacji generalnie przygotowanie do WTC. Jest tam jest przedstawienie, kto na to WTC z naszej polskiej prezentacji jedzie. Każdy z graczy jest przedstawiony. No i też kilka innych filmów omawiających to wszystko. I to samo jeśli chodzi o Contact Lost, co prawda w języku angielskim, ale polscy twórcy też jakby technicznie powiedzmy przygotowują się do WTC, bo prowadzą wywiady z różnymi drużynami krajowymi innych krajów, ale z Polską też mają chyba dwa wywiady w tym okresie, który wymawiać, więc warto obejrzeć ich kanał. I to wszystko. Wstawkowy Max dzisiaj trochę mniej konkretów o filmach, tylko jakby wskazuje rzeczy, które warto obejrzeć. Miejmy nadzieję, że za tydzień Wstawkowy Max, jakby powie już dokładnie, jak będzie tylko 5 filmów, będziemy mógł powiedzieć o każdym 5 minut, będzie 25 minut Wstawkowego Maxa. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję, oddaję głos do studia. I po Wstawkowym Maxie, bardzo dziękuję Wstawkowy Max, dobra robota jak zwykle. I teraz ekspresowe newsy, te newsy, których wy nie macie, tylko najpierw jeszcze Max, producent, zorientuje się, czy na pewno nagrywa, dobrze. Warto jednak sprawdzać co jakiś czas, czy ten stan się nie zmieni z jakiegoś powodu. Jeszcze może widzowie chcieliby zobaczyć, o czym mówię. I Dumbledore Crusade, opowiadanie? Ja nie umiem czytać, szczerze. Teraz słuchałem dwóch bardzo krótkich audiodram. Były nic lore'owego, ale bardzo śmieszne, bo altery słabo brzmią. Lewiatan, mam dość Lewiatana. Książki, nie mam dość książek, popatrz czytać książki. Co to jest? Battle Report? Nie, to jest po prostu Lewiatan, więcej Lewiatana. Preview? O preview będzie jeszcze więcej. Blood Bowl. Nie chcę Bad Bowla, ale chcę skrzaty z Bad Bowla. Age of Sigmar. Nie ogarniam, nie mam czasu, nie mam zamiaru. Gotrek, gdzie jest Felix? Nie żyje. Warhammer Plus, Battle Report z Combat Patrolu, Eldarzy kontra Eldarzy, wiem, którzy wygrają, Eldarzy, tylko ci dobrze, bo są przekokrzeni. Angron, myślałem, że pokażę starego Angrona, pokazali starego Angrona. Stary Angron jest śmieszny, wygląda po prostu jak kropuszcz. Szczerze, nie wiedziałbym, że to Angron, gdyby nikt nie powiedział, że to Angron. Eventy Warhammerowe, ale nie w Polsce, więc... Co tu więcej dodać? Więc słabo. Jeszcze więcej Blood Bowla, tylko to nie jest Blood Bowl, tylko to jest jakieś coś, jakoś nazywa. To się nazywa jakiś Ditch Blow. Gutter Bowl. O, dziękuję, Gutter Bowl. Gdzie tam się. To jest trochę jak ten Dungeon Bowl, tylko w rynsztokach miasta. Podziemiach. I gra się też mieszanymi zespołami. Nie gra się tylko jedną rasą, tylko gra się na przykład tam. Przymierzem albo miastem. I tam są ogry, skrzaty i imperium niby i krasnale. Dalej, Dawnbringer, co to jest ten Dawnbringer? Kim on jest? Co to jest? To są małe modele. Będzie o nich więcej. To są małe modele? Nie, to są książki. Nikt nie umie czytać książek w tym miejscu. Armies of Parade. Jakie Parade? Najlepsza Parade. Znowu, Blood Bowl. Czemu o tym Blood Bowlu? Czy ktoś to w ogóle gra? To jeszcze gorzej Władca Pierścieni. Bardzo, bardzo tycie modele. Będzie o nich później. Bardzo, bardzo tycie modele. Będzie o nich później. Koniec ekspresowych newsów. Normalne newsy. Tak jak zajmowałeś się ekspresowymi newsami, to sprawdziłem, dlaczego mój sprzęt wytwarzający plazmę przestał mi działać. Zobaczyłem na słabszym zasilaczu wcześniej, że działa, a na mocniejszym nie, więc otworzyłem zasilacz i okazało się, że jest cały spalony w środku. Okrami.
Dobrze, że jesz. Byśmy mogli skończyć, chyba. Ogólnie wybuchł mi w środku bezpiecznik. To dobrze. Tego jest. Dziwna sytuacja. Ma ktoś zapasowy bezpiecznik? Nie, niestety. Tak, będę to przelutowywał, żeby sprawdzić moje umiejętności. Dobra, tylko się nie zabij. Preordery. To są preordery, które są już dawno... Które są już na półce. To są z 24, więc na pół... O Jezu, to są bardzo dawno na półce. O Jezu, chłopie. One już pierwszego były dostępne. Podręcznik jest drogi. I jeśli mogę coś powiedzieć. Jeśli mogę jakby być antysprzedawcą Warhammera. Nie kupujcie tego podręcznika. Jeśli oczywiście nie jesteście kolekcjonerami, albo nie interesuje was głęboko lore, który tak kanały omawiają, słyszałem, że Adeptus Ridiculus ostatnio omawiał i ponoć dobrą robotę zrobił z tym. Spoiler, jakiś wielgachny Tyranid nowy się ma pojawić. To... No wiem, jest nawet już lore o nim. Nie chodzi mi o emisariusza. A, to... Chodzi mi o super mega wielkiego Tyranida wielkości planety. O, cool. No właśnie, prawdopodobnie już mamy coś. To może być Dawn Queen. Ale wątpię. Generalnie pamiętajmy, że ta książka ma mniejszą zawartość... Nie, cicho, mam. To nie może być Dawn Queen. Już ci mówię dlaczego. No, znaczy domyślam się, że to nie jest Dawn Queen, ale wiesz, taką teorię że słyszałem. Ale wiem, czemu nie może być. No. Bo wiemy, że Dawn Queen są mniejsze. Tak, bo wiemy? One są na High Fleetach. A, i tam spoko. Jest po kilka ich. O, nie widziałem, że jest kilka. Wątek... Tak, bo znamy wątek, gdzie... próbowali zrobić wirusa, który zabija North Queeny. No wiesz, jakby działał. Dobra. Przez jedno popołudnie. No, wiadomo. Jak to trendzi. I po prostu wtedy zaczęli mieć wiele North Queenów. W locie z różnymi tam genetycznymi kodami, coś w ten stylu. Napijapie. No jeszcze tego nie wiedziałem. Podręcznik, nie kupujcie go. Lepiej znajdźcie na czarnym rynku podręcznik z Lewiatana. Jestem pewien, że pełno ich krąży po czarnym rynku z wiadomych powodów. Bo po pierwsze, w tym podręczniku nie ma misji. Przy odrobinie szczęścia są tu misje komat patrolowe, które po odpowiednim tweakowaniu da się grać na dużych stołach, bo one są tam, po prostu wymiary stołów się nie zgadzają, więc trzeba tam trochę poszerzyć niektóre wymiary. Ale... Znowu, jeśli dobrze się orientuję, bo oczywiście nie miałem tej książki w ręku, tam nie ma normalnych misji, które do tej pory znaliśmy. Jest tylko ta misja The Only War, czyli cztery markery na stole i bić się o markery. Wszystkie misje są teraz na kartach. Karty są do kupienia osobno, jeśli interesuje was granie, kupcie karty, tam w zupełności wystarczy. Nie ma w tej książce zasady krucjaty, chyba oczywiście, że się mylę. No, na szczęście Combat Patrol jest opisany. Ale tak czy jak Combat Patrol można sobie ściągnąć. W tej książce nie ma nic, co potrzebujecie do grania. Aha, świetnie. Co nie można, nie można mi ten fajnie, to jeszcze lepszy podręcznik niż wcześniej. Lewiatan się opłaca, w Lewiatanie jest krucjata. I kropka. To jest, i kropka. To jest jedyny, a sama krucjata kosztuje też 200 zł. Jeśli faktycznie chcecie grać w 10, to chcecie kupić karty, a nie podręczniki. Niestety. Szkoda, moim zdaniem powinien te karty, treść tych kart powinna być w podręczniku. To powinien być powód, dla którego chcę kupić podręcznik, a nie tylko karty. Jeśli się dobrze orientuję, znowu, w Lewiatanie ich nie ma, więc myślę, że w Korowy mi tego nie ma. Bo Korowy jest jeszcze bardziej ucięty niż Lewiatanowy. Tam nie powiem wam, ile stron dokładnie brakuje, ale gdzieś widziałem, że po prostu jest mniej stron. Ale pocięta będą. No, 280. Mogę, zaraz wam powiem dokładnie. 280 stron jest w tej książce. Ja położę nawet tam. I zgaduje się, że to w takim razie 280 stron ma sekcja do krucjaty. A nie. No dziwo, nie? O, czyli tam musi być coś więcej. Bo Lewiatan ma... Lore? Tak, ale coś właśnie, coś jeszcze więcej. A nie, Jolor? Nie, wciąż, śmiesznie. No, czyli tak, to i ta książka, to może być ciekawe, to może... Co tam jeszcze jest? Jednak przekonujesz się? Nie, to znaczy jestem ciekaw, co tam jest w tej książce. Może jest pierwsza strona? Z pisem treści? O, dziękuję! Ona ma 220 stron, a nie 280.
szukali mnie. Chyba, że po prostu, chyba, że indeks liczą osobno wtedy. Bardzo możliwe. Tak, chyba ten, core rules liczą? Tak, core rules chyba liczą osobno, dlatego może. Ma to sens. Dobra, sorry, jeśli byłem słabo słuchalny, bo akurat patrzę w dół. Tak, tam jest dosłownie, jest bez krucjaty. Tylko i wyłącznie. Aha. Krucjata to już też się nie opłaca grać. Krucjata kosztuje 170, myślę, że szczerze ta krucjata mi nie przekonuje, żeby ją kupić full. Misje są krucjaty chyba, tylko to jest tak naprawdę, no właśnie. Tylko to jest taki selling point moim zdaniem tego. Bo sama mechanika krucjat w tej książce jest nieciekawa, tam jest tylko dwa drzewka rozwoju i tyle. Kilka misji na krzyż, no... Bardzo średnio mówisz. Tak, i to mówi ktoś, kto chce grać w tę edycję. To mówię wam jako dobry człowiek, a nie jako tam hejter edycji albo cokolwiek. Lepiej karty. Kropka. Cóż, ja chciałem grać w dziewiątą i nie bardzo to wyszło. No cóż, to tam jeszcze. Oczywiście luksusowe wydanie 10 edycji na pewno już jest wyprzedane. Dokładnie. O, 700 tego kosztowało, nie tak dużo. Tyle co całe dewiata. Jezus Maria, ile pieniędzy. Karty, indeksy, karty indeksowe. Myślę, że warto kupić, bo, znaczy, może inaczej, ile one kosztują? Ile kosztują karty indeksowe dla Space Marinesów, bo jest ich znacznie więcej? Ile kosztują moje? Bo Space Wolfy są osobne. Może tyle samo. Właśnie powiedzmy, jak kupuję, na przykład chcę kupić sobie Dark Angelsów, to jakby muszę kupić Dark Angelsów i zwykłe, przyznam, czy tylko Dark Angelsów? Zobaczmy, ile tych kart w indeksie Dark Angelsów jest. O, 50 zł to kosztuje. O, masz dokładnie wypisane, co tam nie jest. Nie wybuchło więcej niż jedna rzecz na tym. Czyli ty potrzebujesz i Space Marinesów, i Dark Angelsów. Okej, to jest dwojga złego lepsza wersja. I Space Marinesowe... Jak naciskam Space Marines i wyskakuje mi chaos! Dobra strona. Space Marinesowe kosztują tyle samo, co każda inna frakcja, jakby co. Dark Angelsowe są 25 zł tańsze. Czyli jasne, musisz wydać więcej. Trochę nie rozumiem. Moim zdaniem powinien kosztować 25, a nie 50. Ale to jest dobra cena, prawda powiedziawszy. No jak na GW, myślę, że jestem zaskoczony. Ładne wydrukowanie, no mam nadzieję, grubym, ładnym papierze, dwustronnie, w kolorze, kosztowało was plus, minus tyle samo. I tu chodzi mi głównie o Space Marines, gdzie mają dużo tych kart oczywiście. No takiej Ligi Wotanu, Imperialni Agenci, War Eatersi, niekoniecznie. A ciekawie, to dyskusyjnie. War Eatersi kosztują. O, War Eatersi kosztują 61. Nie wiem, skąd oni mają te ceny. Nienawidzę ich do samego końca. Jeszcze to... Dobra, nie łapię. Szczerze, ja tak może bym kupił. Gdyby... Może Space Marinesowych... Może inaczej. Przepraszam. Space Marines i Tyranidzie myślę, że nie powinni kupować. Bo myślę, że z kodeksem wyjdą nowe. Ale nawet jeśli eraty będą modyfikować wasze karty, to są metody, żeby je po prostu poprawić. No, moim zdaniem to wychodzi w miarę optymalnie cenowo. To jest moim zdaniem dobry zakup, bo to się przydaje. Te karty się przydają. Fajnie mieć po prostu taki solidny obiekt, że mogę sobie obracać z każdej strony, zobaczyć zasady wydrukowane, nie tam przeglądam aplikację, o której jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów. Ale zostawmy to, bo to jest, będziemy cały dzień. Inaczej, preordery następne, tutaj głównie Age of Sigmar, te pakiety z Dawnbringer Crusade, zobaczę tylko ile kosztują. To są fajne zestawy. 400, a ujdzie. Tak plus minus bohater jest darmo. To tak, ujdzie, tak, to git. Tak, stuwa zniżki, tak bardzo nieprofesjonalnie oceniając. Ten Gutter Ball czyli wychodzi... Czyli taki typowy w sumie Combat Patrol, no. Znaczy Boarding Action bardziej, o dokładnie. Tak bym to nazwał. I to jeszcze ten Space Marines gra planszowy. Warhammer 4000 Space Marines The Game, The Board Game wychodzi w Targecie. Tam późniejszym terminem będzie dostępny ogólnodostępnie i składa się z 20 termagantów, dwóch Reaper Swarmów i oczywiście samego porucznika Titusa, który został zdegradowany. I dalej Proder, które nadchodzą. Lion w końcu wychodzi samodzielnie. Oczywiście z obsałą Watcherów, ale tym razem tylko Watcherów. Znamy cenę, ale nie patrzyłem. Czy Mikołaj, to jest moim zdaniem zabawne, bo wyszedłby jeszcze
jeszcze w 9 edycji, kiedy grał oddzielnie, samodzielnie, jako samodzielny model, a teraz chyba może być szansa, że będzie chodził w oddziale. Nie wiem, czy jest. Nie chodzi w oddziale, nie chodzi. A, jest. Nie chodzi, a szkoda, oni bo mogliby to wykorzystać. Lone operative, jeśli są przy oddziale, ale w oddziale nie chodzi jako tak. Sprawia, że jeszcze trudniej go ustrzelić z tego. Znaczy w sumie wystarczy zabić. Ale czy ja nie wiem coś, ale tego nie ma w priorytetach jeszcze. Nie, jeszcze w takich normalnych nie, on dopiero jest zapowiedziany. On będzie do zamówienia 8. Więc nie mam pojęcia, ile kosztujesz. Dobra. Nie, wiesz co, to jest Lion, więc myślałem, że patrzyłeś. No myślę, że tyle co Kliman będzie kosztował. Prawdopodobnie. Bo wiem, że Snikrot i Falset mają różne ceny na przykład, więc sam... To już o Aspeksa widziałem cenę Leona, tylko po prostu, wiadomo, w funtach nie patrzyłem na przeliczenie na inne waluty tego. Co my tam dalej mamy? Władca Pierścieni. O, Krasnale z Władcy Pierścieni. Krasnale? Tak, o, fajne. O, Krasnale z Tarczą i Dzidą. O, najlepsza opcja Krasnali. Gdyby to nie była paskudna skala, to bym kupił. Oj, no wiem, to twoja ulubiona broń. Tak, wiemy, uwielbiasz Dzidy. Znaczy, szczerze jakby, ja bardzo nie lubię Dzidy, ale doceniam Dzidę. To jest estetycznie jedna z gorszych broni, jaką znam. Ale utylitarnie jest jedna z lepszych broni, jaką znam. Zwłaszcza starczą, zwłaszcza będąc krasnalem. Jakie wymagania ma Zomboid? Bardzo małe. Chyba... Nie, zależy jak chcesz grać, bo ilość zombiaków umie podkręcić wymagania dość mocno. Bo zastanawiam się, czy mój laptop by to udźwignął. Myślę, że tak. A z którego roku jest twój laptop? Znaczy, to nie jest kwestia z którego roku, ale ma, jest dość słaby po prostu. A z którego roku jest twój laptop? Nie wiem. Czy jest po 2016? Raczej, to ale ma 4 ramu chyba. Mój laptop jest również słaby, jest z tego roku. I dawał radę. Znaczy, to też jest kluczowe, dawał radę. Teraz trochę gorzej. Dobrze wiedzieć, będę pamiętał. Więcej krasnali. Dobra, to zobaczę w pracy i tak. Książka Cypher, inna książka Rogal, Sanguinus i Hammer and Bolter, w którym ten, jak mu tam, Chaplin bije się z Ludwiszem Wiecznym. Dalej, aplikacja Warhammerowa, w końcu wypróbowałem. W sumie nie mam do powiedzenia nic więcej niż mówiłem chyba przy innej okazji. Jest git, jest cool, jest prosta, działa. Jest trochę bardziej toporna, jakby trochę za duża, tak to nazwijmy. Takiego pełnego optymalnego, na przykład budowanie rozpiski gwardzistów jest bardzo wkurzające, bo tak jakby to wszystko jest tak dziwacznie kategorie ma dziwne, ale daje radę. Jedno oczywiście ważny punkt, ta aplikacja jest darmowa na razie. Pamiętajmy o tym? Na razie, więc nie przyzwyczajmy się. Army building tak, no, oczywiście, na razie. Tak, oczywiście mówię tylko o tym. No i też zobaczymy, jak wyjdzie kodeks pierwszy, czy data slate'y jednostek Space Marinesów będą też ogólnie dostępne dla wszystkich. Mam nadzieję, że tak. Szczerze nie mam problemu, żeby ten Army Binder był sam za tam jakąś opłatą. 3 dolce jestem gotów zapłacić, choć myślę, że jestem bardziej gotów zapłacić komuś innemu, bo coś czuję, że zrobi to lepiej. Wiem, że to chyba to mówię na ostatnim podcaście. Chyba Gonhammer jakąś swoją aplikację wypuszcza i jeszcze jakieś inne słyszałem. Inny nie Battlescribe. Więc myślę, że... Jak mi się zacznie nudzić, to może sam napiszę tak aplikację właśnie, do tego. No właśnie, to jest proste tam, bazy danych głównie, interfejs tego wszystkiego oczywiście. Dalej. To się nazywa, jak to się nazywa? Imperial Armor, no dobra, nie będzie Imperial, czyli datasheety dla jednostek Watchwordowych wyszły. Szczerze, nawet ja jestem już tak zmęczony edycją, że nawet ja tego nie czytałem. Domyślam się, że Krieg pewnie ma potencjał bycia strasznym. I Gwardia oczywiście ma dwa osobne pliki PDF-u. Domyślam się, że jeden tylko i wyłącznie właśnie dla Kriegu. I chyba niestety Eldarzy są też dość niefajni. Ale to niestety ogólna cecha Eldarów aktualnie. No, mi się wydaje, że Eldarzy to jest taki ogólny, aktualny skandal. No właśnie, więc na tym nie będziemy się pochylać teraz, może później. Co tam dalej mamy? Aktualnie do odebrania za darmo jest Space Marines Infernus składu i do odebrania jest moneta z Terminatorem. Jeśli chodzi o Rumor Engine, to mam nadzieję, że wziąłem dwa pod rząd. Nie wziąłem dwóch pod rząd, wstyd mi. Mamy kolejną skrzynkę amunicji albo skrzynkę z rzeczami. Albo Gwardia, albo Necromunda.
Czy tam jest kurczak w środku? Tak. I hope so. Nekromunda. Uh-huh. Nekromunda, ewentualnie... Nie wiem, co w sumie innego. Nowy model składów. Gwardii nie stać na kurczaki. Wygląda fajnie. Jakby naprawdę to wygląda jak Nekromunda, w niczym innym nie ma takich śmiesznych rzeczy. Dosłownie, chyba w żadnym innym systemie jakby nie ma jedzenia na modelach. Bo ja sobie nie jestem w stanie przypomnieć żadnego. Czterezkowy? Mhm. Nie taki haha, na niektórych są trendy jedzących Space Marinesów? Nie liczy się. No nie. Obawiam się, że nie. Właśnie, Nekromunda jedzenie. Jest tak, prawda, Nekromunda, mówię, ewentualnie nowe modele składów, nie składów, tylko... W sumie gwardziści martwi są przerabiani na papkę dla gwardzistów, więc są modele jedzenia. Jak się nazywają malutkie, wkurzające? A mogę na przykład wziąć posemnie? Jak są małe, wkurzające? Irytujące? Nie, w gwardii małe, wkurzające. No kontynuuj, Mikołaj. Ratlingi. Dziękuję. No, czy możesz sobie wziąć? Na przykład model Corpse Grindera i używać jako komisarza? No, nikt cię nie powstrzyma. Ale posłuchaj mnie. Wiesz, gwardzista wiesz, jak umrze na mięso. Corpse Grinder. Myślę, że ma sens. Jakimś bardziej barbarzyńskim regimencie gwardii, jak najbardziej. Mhm. Mój jednak adeptus monitorum, nie, departamentu monitorum, raczej nie będzie akceptować takich komisarzy, ale w twoim wyjątkowym regimencie mogą taką rolę pełnić. Mhm. A tymczasem idziemy dalej. Jeszcze nie dość. Słuchaj, teraz. Mhm. Jezu, poszukaj. No, tylko się nie udało w tym mięsa. Jem włoskie chlebki. No wiem, jesz mięso poległych gwardzistów, wiem. Mhm. Sam nie wymyśliłem z dupy lore, niech ktoś zrobi taki regiment, błagam. Masz, że nie dość, że dyscyplina w tym regimencie jest trzymana przez dziesiątkowanie, to jeszcze reszta oddziału zjada na obiad tego dziesiątego. Okej. Okay. Oczywiście przerobionego, no nie oczywiście. Surowego. Oczywiście, bo to by było barbarzyństwo. Mhm. I wszystko ku chwale Imperatora. Mhm. Wielkiego rzeźnika. Jezus Maria, to brzmi dobrze chociaż. Będą robieni w ogniu prawdy imperialnej. Mhm. Kościół jakby przyklepał, jest okej. Okay. Jak mówi prawda imperialna? Na początku dodaj 200 w tym słowie, potem pierwszy. Tak. Więc po kulinarnym off-topie Kill Team. Z Kill Teama też wypadłem kompletnie. Nawet jakbym poczytał ten balans Data Slate, to tak nie wiedziałbym. Co to Core Rulesy? Co to są Core Rulesy? Replace Armies? Dobra, to jest generalnie jest cały Replace. No co? Powiedzieć ci coś? Jakby Nekromunda to lepszy Kill Team. Są modele Nekromorfów? Co? Czego? Trzecie zdjęcie od góry. Są jajka Tyranidów. No sam jajka i co? Ja nie wiedziałem, że jest taki model. Bo to stary teren Games Workshop, go tak? Nie sprzedałem za bardzo. O, szkoda. Może zacznę. Trzymają sobie nowe markery na stole. Wszystko jest, wiesz, możliwe. Hmm? No, generalnie tak. No, trochę jest taki słabszy. Znaczy, słabszy na Kromunda. No, jednak... Ja nie jestem fanem aktualnego Kill Teama, względu na to, że on jest bardzo mocnym odejściem, teraz już trochę nie jest i trochę to wszystko się pozmieniało. Jest mocnym, znaczy inaczej, byłem fanem pierwszego Kill Teama, w cudzysłowie pierwszego, bo on wykorzystał modele 40, ogólne zasady 40, ale na mniejszą skalę, był łatwym wejściem. Nie, to była mała 40 i potem z tego łatwo się szło do 40. Dokładnie, teraz jest to trudniejsze, wciąż jest takim wprowadzeniem, wciąż ułatwia, wciąż niska skala, wciąż to wszystko się łączy, ale już nie tak łatwo, wciąż to rolę pełni. Nekromunda jednak zawsze stoi obok. Jasne, zgodzę się, że jest na pewno jest bardziej skomplikowana. I to nie jest, znaczy to też nie jest negatywne określenie, że jest skomplikowana, jest bardziej rozbudowana, o to będzie lepsze określenie.
jest bardziej wszechstronna i wbrew pozorom, jeśli obie strony ogarniają zasady, to zdaje mi się trochę bardziej casualową, znaczy jakby mniej sobie wyobrażam turnieje Necromundy, które pewnie tak, tak jak istnieją. Nie, za bardzo nie istnieją, bo Necromunda jest uważana domyślnie jako gra narracyjna. Ona nie jest zbalansowana domyślnie. No, dokładnie. Teraz Kill Team, jak widzimy oczywiście, próbuje ich i celuje właśnie jednak w taki, no, taki typowy skirmiszowy turniejową rozgrywkę. No wiem, no, a Necromunda jest całkowicie narracyjnym systemem. Też myślę, że Kill Team pewnie jest jest ją przez teren i ogólnie pewnie też szybszą grą. Powiedziałem, że Kill Team jest narracyjny, czy powiedziałem Necromunda? Wszyscy wiemy, że chodzi o cię Necromunda. Necromunda jest narracyjna, tak. Jest, bo ona nie jest domyślnie zbalansowana. Jak ja czytam te rzeczy, to się za głowę czasem łapię. Ale o to właśnie chodzi. Ma być śmiesznie, a nie zbalansowanie. Dokładnie. To jest śmieszne bardzo. No, śmiesznie i klimatycznie. W Kill Team pewnie już nie będę wchodził tak, tak głęboko, skoro już mam tą Necromunda jako skirmiszówkę, to ona zajmie miejsce, zwłaszcza, że znowu... No słuchajcie. Większość ludzi... Pomyślcie tak. No. W ilu grach możesz dostać drzwiami... Potrzebuję nowe okno. Posłuchaj, dostać drzwiami, spaść i zabić kogoś spadając. Bo spadłeś na niego. I przeżyć. No akurat drzwiami można było dostać też w Kill Teamie, ale masz rację, że spaść na kogoś nie można było w Kill Teamie, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Więc to racja. Nie wiem, czy w którejś części Warhammera nie było takich homemade'owych tych zasad, że jak coś tam model spadnie, to coś się dzieje. Wiesz, wszystko jest możliwe akurat. Ale to były bardziej, raczej myślę, to takie domowe zasady. Więc. Jasne. Tak mówię, ja straciłem grupę, którą lokalnie grałem w Kill Teama, więc a teraz jest grupa lokalnie, która gra w Necromunda, więc... Straciliśmy lokal. To inna sprawa. To inna sprawa. Dalej, co my tam mamy? Battle for Ogram wciąż trwa od 26 June, czyli jeszcze, czyli niedługo. O dziwo jakby szale są wyrównane, choć wątpię, żeby wszyscy... A, zaczyna się 26, dobra, i trwa jeszcze 10 dni, dobra, czyli jeszcze w sumie... Jak wyjdzie nasz ten, to już się kończy pojutrze. No tak, 7 się kończy. No dobrze, to dobrze zdążyłem. Nie. 15. Do 10, nie, że you got until 10 on 10 w July. Jest 5. Kończy się na w poniedziałek. Dobra, okej. Okay. Dobra. Ajaj. Fakcie nie umiesz coś czytać ja dzisiaj. Ja w ogóle nie umiem czytać. Dobra, tu jest... Wiesz co, patrzę, bo tam gdzieś jest następnego, że 10 dni zostało, to zostało ogłoszone... A, to zostało 30 ogłoszone, a nie 23. Tego w tym momencie nie umiałem czytać. Tak, i 15 ma być pierwsze jakby preview, które z niego wyniknie. I tak jak powiedziałem, na razie wynika z tego, że Space Marine się wygrywają. Ja oddałem swoje 2 głosy, bo miałem 2 boksy lewetanów na terenie, jakby co. Dobrze, tak trzeba robić. Tak trzeba. Niech giną, cholery. I tak wszyscy wiemy, jak nikt się skończy. Nikt tak nie będzie pamiętał tej planety. Dokładnie. Idziemy dalej. Dalej mamy Warhammer Preview, które było pierwszego, jeśli dobrze pamiętam. No 40k Allowed preview. Bardzo i, świeżo, podoba mi się. Tak, i zaczynamy go miastami Sigmara, pokazaniem Battleboxa i prawdopodobnie większością rzeczy, które z miast Sigmara wyjdzie. Jeśli chodzi o nowe modele, znaczy to są stare modele, tutaj mamy tylko marszałka i opcję złożenia pana z kotłem. Pan z kotłem bardzo fajny. Jest bardzo fajny. Crackers. Dokładnie, potrzebujemy już go. Już doszliśmy do tego, że to jest crackers z demonem w środku. Jest to wiele, co powtórzę. Ogólnie to jest ten spoiler, ale ja się dosłownie zastanawiam, czy nie dać komuś na przykład dosłownie jako nagrody za, wiecie, środkowo-kampanijnej bitwy krakery z Anekromunskiego bez żadnego kontekstu. Daj. Tylko więcej o tym nie wspominaj, że on zapomniał. I mi się już nie zapomnę. Dobrze. Więc pan z krakercem, dać mu głowę tego, jak oni zwają, Korps Grindera i gotowe do Anekromundy.
Mhm. Tam jeszcze tylko... Szczerze, to jest bardzo fajny model do Necromundy by był. No, no. To jest bardzo fajny model do chaosu. Szczerze, większy bym dali do chaosu, nadal się do Necromundy. Ogólnie każdy, ogólnie podoba mi się to, że nie gram orkami, ale też mogę gadać, że każdy model jest modelem do Necromundy. Dokładnie, dokładnie. Dalej mamy trochę więcej piechoty. Mojej ulubionej piechoty. Dlaczego moim ulubieńcem jest ten pan obok trąbacza. Choć trąbacz też oczywiście bardzo fajny. Mhm. Bardzo grubiutki. Nie, jestem fanem tego na końcu, bo to jest bardzo wysoki człowiek. Taki. A, no wiem, długi. Ten typ też mi taki trochę. Taki który? Na prawo od tego grubiutkiego. A. Jeszcze na bardziej. Dobra. Ten sama trójka, ale ten naprawdę. Tak, mówię, to są bardzo fajne modele. Mhm. No widzę. Wiem, ja nie ironicznie myślę, że GW robi to specjalnie. Mhm. I dobrze. Czym bardziej paskudny, tym lepszy. I oczywiście pan z relikwią połamanego miecza. Mówię. No bo jak masz walczyć, jak nie masz połamanego miecza. Dokładnie, a czy w tym pokazaniu armii... A, są dwie różne relikwie w środku. Masz albo taką jakby tackę z relikwią, albo taką skrzynkę z relikwią. Hmm. Tak samo gość trąbacz jest w dwóch opcjach. Ja jestem chyba jednak fanem skrzynki. Też bardziej. Może ten miecz jest osobnym bicem, da się coś tam innego włożyć. Nie, raczej nie. Ja mam nadzieję. O, a nie, to później. Ale jeśli się nie da, to zrobię. Generalnie bardzo fajnie. Przypomnijcie mi o reliku. Dobrze, przypomnę ci o reliku. W którym momencie? Nie wiem, jakie na off-topach. Dobra. Konicę już widzieliśmy generalnie całą. Cały szabang do miasta. No i oczywiście panią dowódczynię. Talię Vedrę. Lewicę Sparch. Tak to rozumiem. I pytanie. Potężna pani na chimerze. Czy ona... Nie, to są chyba tylko... Dosłownie może mieć inne bronie, tak? To nie jest tak, że ta w hełmie to jest generyczna. Znaczy, I hope so. No nie, no nie może być generyczna, bo to by inną głowę by zupełnie miała. Bo to z reguły zupełnie zmieniasz postać w Age of Sigmar. Bo na przykład taką wersją orukowie mają. Mhm. Że masz wersję imiennego chłopa, to całkowicie zmieniasz człowieka siedzącego. Dobra, łapię. Czy to jest faktycznie opcjonalna broń? Czyli chyba. Po prostu ma różne bronie, spoko. No i oczywiście siedzi na mantykorze, mantykora bardzo fajna. Model spoko, ale nie pasuje do mojej wizji miast Sigmar. Za majestatyczny. Nie, jest za bogaty. Zbyt poważny, zbyt majestatyczny. Gdyby to była... Gdzie jest moja bieda? Dokładnie, gdyby to była świnia ze skrzydłami i z kolcem skorpiona. Może. Wiesz, jakbym znał kogoś, kto robi model dużej świni. No, jest robiony. Z czasem. Więc boks bardzo kusi, bo jest tam aż... Szczerze, większość tych modeli... A nie, no, tam nie ma tej pani. O, świetnie! No. Ale to drogie będzie. Nie mam pieniędzy. A szkoda, bo... No właśnie, no jakby... No to jest model do Necromundy. Mogę kupić cały boks tylko dla tego jednego modelu, bo wytłumaczyć, że to jest dla Necromundy. Mogę to zrobić. Ja wiem, że ty mi wytłumaczysz. Ja jestem bardzo łatwo przekonywalnym człowiekiem. Będzie ładny, go pomaluję i będzie w moim hangaronem. Będzie mi sprzedawał kakercy z demonami. Ale nie, innym razem. Nawet jestem pewien, że będą zalegać te boksy. Myślę, że nikt nie pała taką miłością do tej armii jak ja. A jak nie, to trudno się mówi. Ja wiem, GW się stara, żeby się tego kochali. A może. Co my tam dalej mamy? A ja myślę, że ty nie doceniasz jakby Old World nostalgii. Może. Ale Old World długo wychodzi, jeszcze nimi nie można grać w Old Worldzie. Nie pasują stycznie, za ładni. Za dziwaczni. O, ty gadasz. Za heroik. A propos heroik, do Heresy Horusa mamy dwa nowe knighty. Właściwie chyba to nie są nowe knighty, tylko są stare knighty w plastiku? Tak, to są stare knighty plastiku. Dokładnie, więc chyba możemy iść dalej. No i tak są tańsze, ale wciąż są drogie. To wciąż knighty. Tak. Kontynuując Age of Sigmar, Age of Sigmar. Mamy nową bandę do Underworlda, tym razem kolejną bandę szczurów. Szczerze, jest giga cool, naprawdę. Tak, robią się te szczury? No, są fajne. Fajne. Są fajne szczury. Znaczy mnie jakoś tak... Może nie podoba ci się tak jasne zielone. Nie, po prostu mnie jakoś nie ruszają specjalnie. Chociaż w sumie trochę za małe te szczury, w sensie takie za małe.
ja zwykle lubię modele Wonderworldowe i te też mi się podobają, nie o to mi chodzi, a jakoś tak... Za mało grimdarkowe modele? Nie, one wydają się bardzo takie pastelowe. Nie wiem dlaczego. No to wiesz, to jest Clan Pestilence, więc oni są tacy wyblaki w teorii. Może te dymy powinny być trochę bardziej oczowalące, a też są oczowalące, nie wiem. No patrz, ten szczur ma pępek. Mhm. A akurat wiemy, że szczuraki mają sutki. Czy domyślam się oczywiście. W ogóle ja się czuję superior, bo mam wystający pępek. Świetnie. Czuj się. Nie wiem. Te szczury są fajne, ale nie wiem, coś mi w nich nie pasuje. Nie wiem co, ale coś. No i po prostu szczury jak szczury. Widzę, że mają w sumie coś, jakim metody aktywacji mają jako przez korumpowanie rzeczy. Też mają jakiś. Stagger to jest też nowa mechanika, która tam wchodzi. Na zdrowie mam swoje bandy do Underworlda, już mi wystarczy. A ja nie mam. Ile masz już tych band? Chcesz dokładnie, czy chcesz tak na oko? No tak na oko 5. Powiedzmy, nie będziemy widzów trzymać tutaj. Okej. Okay. Z czego jedno i. Zapytaj Maxa i Magangów na Necromundę. Z czego jedną z tych band mam ten, jako bohaterów do armii tych harlekinów. Mam ich przerobionych pod to. A ile masz gangów na Necromundę? Kompletnych? Zero. Nie, jeden. A tak naprawdę? W teorii mógłbym wygrać się szykami, mam chyba jakieś 5. Mam cały pomalowany Goliat. Mam policjantów, choć rozczłonkowanych, ale pewnie potem zgrobię ich z powrotem. Mam korps grinderów, mam krasnali. Więc mam 5 normalnych gangów. Jeśli oczywiście liczyć fakt, że w teorii część moich gwardzistów wygląda jak genokult, to mam 6. Oczywiście kultystów chaosu też mam rozrzuconych wszędzie i gdzie, więc mam 7. No właśnie. To ja mam tylko kultystów. Cóż. To brzmi niepokojąco. Cóż. Więc to był Underworld, dalej mamy... A nie, dalej nie mamy Warcry'a, tylko mamy Old World'a właśnie, czyli pokazali nowy model. Pokazali nam niosącego sztandar Bretończyka. Battle Standard Bearer. Chwała z Bretonii. I chwała. Jest fajny, ma normalne proporcje, jest cool, wygląda fajnie. Będzie z żywicy... Najgorzej. Ja nie rozumiem, czemu broń się... wydaje się straszna do żywicy. Ja nie wiem, czemu oni nie mogli się przenieść na plastik. Tak tego nienawidzę. Bo za żywicę mogą poprosić więcej i ludzie dadzą im te pieniądze. Tak, i to jeszcze strzelanie, które są w nostalgię, bo w sumie niedawno jeszcze było tak, że ludzie nie chcieli się przysiadać na plastik niektórzy. Dokładnie. To wszystko jest zaplanowane. Bardzo możliwe. A potem... Wypuszczą to plastiku i będą zarabiać dwa razy na tym samym. Dokładnie. Mądrze GW. Jeśli chodzi o pieniądze, są sprytni. Jeśli chodzi o zasady, niekoniecznie. Warcry. Warcry już dawno porzucił fakt, że to są same bandy chaosu, które biją się o dołączenie do armii Archaona, bo teraz penetrujemy las gór i w tym lesie gór mamy... Jak oni się nazywają dokładnie? Oruk. Cruel Boys. Właśnie, Cruel Boys. Ta banda się jakoś nazywa i teraz oczywiście nie mogę znaleźć. Unleash Dirty Tricks. W tytule jest. Nie. Nie umiesz. Dobra, widzę jak się nazywają, nie wiem, ale nie widzę jak się nazywa główny Andrzej. Ej, of Hotek to są to? The Monster... A Monst, Beast Snob to po prostu nazywa się, jak rozumiem, ten Monsta Killer. Ogólny, ale banda, sama banda się nazywa Monsta Killers. Mają, w sumie mają tylko jednego dużego orka, bo stale to są... Nie, przepraszam, to na dole też są orki. Zwiodło mnie na chwilę. To na górze też jest ork. No. Co to jest? Czemu to jest takie niskie? No bo to są... Niskie orki. No to młode orki. Czy to jest jakiś super mega hobgoblin? Czy to jest jakiś ork, który zamienia się w szamana? Co to jest? No to jest ork. Dobra, zdrowie. Mówię, wyraz twarzy ma jak Gretchen.
Ale nie ma Gretchenów w Age of Sigmar, więc zostaw go. Przez to mnie zwiedzić pozostaje, więc tutaj mamy czterech zwykłych oruków, Cruel Boysów właściwości. Jednego mega super większego Cruel Boysa, który ma na sobie bardzo dużo kości, gdyż to samego trafia, i mamy jeszcze dwa szympansy. Który jest kuli w ogóle. Czy szympansy też są orkami? Nie. Czy to są jakby nie. alternatywne formy tych, jak oni mają? Squigów? Nie, oni faktycznie schwytali ten mob. Nie, to po prostu monsta. Dobra. Mandakul, ale znowu, to też jakoś takie, no, nie, w sumie akurat Warcry, ja mam tylko jedną bandę do Warcry, którą chcę mieć i tyle. Bijesz i to jest najważniejsze, wiesz czego tak, chcesz. Jakby bardzo ich chcę, jakby ostatnio byłem w pracy z Dawidem, zaczęło mi odbijać już pod koniec, gadaliśmy o Konanie i jeszcze bardziej zapalałem miłością o tej bandy. Tam jest Konan. Nawet wiem, którą. Dokładnie. Nawet pamiętam, że gadałeś o niej. Tak. Dark Oath, nie pamiętam jak się nazywałem. Dark Oath. Chyba mówiłeś nawet na jednym wywiadzie. Z no tak, tak, widzę. Dokładnie Dark na tym wywiadzie. Nie wiem, czy nie z dziadem. A Warcry to nie był z dziadem z lasu? Tak, tak. Dark. No powiedziałem, że z dziadem, chyba żeby nie było słychać. Nie, Savages. Urywa cię trochę, ale damy radę. Dark Oath Savages. Znaczy są wciąż do kupienia, ale muszę ich sobie zamówić, zanim przestaną być do kupienia. Zamów. I pomaluję ich, będą moi, będą fajni. I będę gadał głupoty, jak będę nimi grał. No idealnie. Get to the chopper, będę mówił, mi, że nie wiadomo, tam nie ma helikopterów. Dalej, mamy 40, przepraszam, mamy 40, nie 40, tylko 30, i nie 30, tylko małą 30. Mini 30. Czyli powraca nam Epic, który nie nazywa się Epic, tylko nazywa się Legiones Imperialis. Mhm. Wszystko Imperialis, co możesz używać, ma w nazwie. Możesz używać modelistego. I właśnie, Kuba, ty mi powiedz. Może taką armię w końcu byłbym w stanie pomalować. Ten boks, który jak rozumiem, to jest zawartość tego boksa. No. To jest jakby, ja kupuję ten boks i ty kupujesz ten boks? Czy to jest ten boks i dzielimy go na pół? To są dwie armie. Dobra, jakby po jednej... Ale to jedna armia. Z reguły jak chcesz to liczyć. Wygląda no jak jedna, masz, ale... Nie, bo są dwie, bo masz Space Marinesów i auksylię. Jak rozumiem, wtedy tytany razem z nimi. No. Dobra. I to są w teorii dwie armie, no ale jakby nikt ci nie... Wiesz, po stronie Horus na pewno walczyła jakaś auksylia. Nie, no jasne, nie wątpię. Więc Epic nam wraca, tak jak powiedział Mikołaj, można tutaj wykorzystywać nie tylko modele, które tutaj pokazali, ale w tej książce mają być zasady jakby, jak rozumiem, grania w tym systemie modelami innych skal, innych gier, tego nie, typu. Nie, innych systemów, skal tych sam, w teorii. Znaczy zależy, czy uznajemy, że samoloty w Warhammerze to sama skala, czy nie. No właśnie, plus minus, czyli można z Aeronautiki, Stanikusa i... kropka. No i to są sumie tyle. Tak. No i oczywiście ale te w ogóle... Ja wiem, czemu te samoloty mogą być większe od nich. Właśnie tak mówię, próbowałem jakby znaleźć jakby porównanie, ale nie udało mi się i możliwe, że te samoloty nie są takie, są nawet wiele w skali. A nawet jak są większe, to mam rozwiązanie. No. Są wyżej. No, może tak być. Więc są większe, bo są z naszej perspektywy większe. Są bliżej widza, obserwatora, nie? Po prostu. Dokładnie. To tylko perspektywa. Tak, więc Epic nam powraca, co prawda nie w 40, więc nie zobaczymy ziemnych pociągów, składów, nie zobaczymy Angrona w swojej fantastycznej formie, tylko, znaczy w sumie Angrona może zobaczymy w takim razie w tym systemie. Czy mogę... Mini Primarchs. Czy mogę Kwepuszczę wystawić jako Angrona? Jak dla mnie możesz. Rozmiarowo... Będzie się prawie zgadzać. Bo skrzydła muszę mu dać. Prawie. Wezmę od tego, od Gargulca. Train. W sumie w systemie dużo jeszcze chyba nie wiemy. Już tam jeszcze inne nie, artykuły nie, były. Nie, nic nie powiedzieli za bardzo no chyba. Ja nie widziałem żadnych artykułów innych o tym. No są jeszcze takie bardzo... No, to są modele, patrzcie jakie fajne modele. Tylko tyle. A, to ich nawet nie widziałem. To są pancerne ogry, nie? Tak. Tak. No to są stare modele, to są dosłownie stare modele. Czemu nie ma w 40 takich fajnych? Bo, nie mam, a gdzie one są? Czemu ich tutaj nie... Bo kiedyś to było, a teraz to nie ma. Dokładnie.
Nie, są forwardowe takie modele jakby co. Szczerze, jakieś takie trochę mi nie pasują, nie wiem dlaczego. Ale... To te modele ci nie pasują? Ogólnów pancernych. Jakieś takie... Trochę się kojarzą z tym gościem z Wiertłem, z jakiejś tam gry, nie pamiętam jak ona się nazywała. Big Daddy'm, jak najbardziej. Dokładnie. No. Nie, to wiesz co, w teorii chyba wszyscy ci gwardziści... Dobrze, że my się rozumiemy. Wszyscy ci gwardziści... O, chyba są skitali. Dopełniamy się. To nie są skitali. Mimo, że mają takie płaszcze. O Jezu, ten sztandar jest ogromny. Mają prawdopodobnie Volkaity. Bo standardową bronią Solo Luxury w tamtych czasach były Volkaity. Kiedyś to było. Mieliśmy tyle Volkaitów, że nawet gwardzistom dawaliśmy. No. A teraz dajemy tylko Primarinesom. Nowy model, który wcześniej nie był, to te Sentinele, które są troszkę niżej. Mhm. Wspomniałem, że to są jakby pierwsze ich pojawienie. Akurat coś takiego z chęcią bym zobaczył. To jest, wygląda fajnie. Mógłbym coś takiego mieć w armii. Fajne, przyjemne. Super ciężkie Sentinele. Takie wyglądają na otyły w porównaniu z obecnymi. Czy potrzebuję tego w 40? Nie, szczerze nie. To jest bardzo fajny koncept, ale to jest trochę za fajny koncept. Jakby gwardia tego nie potrzebuje. Gwardia nie potrzebuje fajnych rzeczy. Dajcie mi czołg. Mam już czołg. Nie potrzebuję więcej czołgów. Dajcie mi nowy czołg. Dajcie mi Creeda na wielkachnym czołgu. Dajcie mi Erika na wielkachnym czołgu. No, więc co z tej... Creed, który jest hybrydą Creeda z czołgiem. Dokładnie. Co wyjdzie z tego epika, jeszcze oczywiście zobaczymy. Postaram się tam informować, jak te zasady będą wyglądać. Prawdopodobnie będą coś jakoś tak bardziej nawiązywać do tych innych wielkoskalowych, czyli nie wiem, może jakieś właśnie... Może pójdą trochę jak w ogniu i mieczem, że na przykład rozkazy się wydaje naraz i tam się wykonują trochę niezależnie od nas. Zobaczymy, co z tego będzie. Może będzie fajnie. Nie będę grał. Szczerze, mnie te modele w ogóle nie pociągają. Za tycie są już jak dla mnie. Ale na zdrowie. Co my tam dalej mamy? Dalej mamy jeszcze Rumor Engine. Ale możesz kupić te Knighty i używać ich jako Dreadnoughtów. Tak, to tak. Albo Sentineli. To akurat tak. Potencjalne wykorzystanie tych widzów jest możliwe. Dokładnie. Dalej mamy Rumor Engine, który powinien pojawić się wcześniej. To wygląda jak ludzka ręka. Nie, to może być Tyranid. Może być Jezus Dynokult. Chrystus. Jak dla mnie... To nie jest Tyranid. Znaczy to jak dla mnie to wygląda jak jakiś troll albo coś takiego. Albo ghoul. Może. Tylko zastanawia mnie ta czarna linia idąca w dół. No bo nie rozumiesz, to jest reszta część tej, to jest reszta tego drutu. To może jakaś ozdóbka w takim razie. Ta ręka. Nie, to jest też ten Jezus ręka. Chrystus. To może być Jezus Chrystus na krzyżu, jakby faktycznie modelem jest ktoś inny. To nie się Jezusa. Nic, przegadamy. Jak dla mnie to wygląda jak jakiś troll albo coś takiego. Albo Jezus Chrystus. Na ludzką rękę mi to nie wygląda. Proporcje złe. Mhm. Czym dłużej patrzę na to, tym dziwniejsze rzeczy widzę, więc może przestanę patrzeć. Zanim przejdziemy do 10, mamy jeszcze jeden artykuł. Mamy o Warcry'u, tylko o stawie startowym. Bardzo nietypowym stawie startowym, bo prawdopodobnie dość tanim stawie startowym, biorąc pod uwagę, jak mało rzeczy w tym wszystkim jest. Bo są tam dwie bandy, ale z Underworlda, które mają swoje stosowanie w Warcry'u i bardzo malutki, kawlutki terenów, które chyba były dostępne wcześniej, prawie na pewno, może jako część jakiegoś innego zestawu wtedy. I to jest zestaw, który chyba był zapowiedziany już wcześniej, albo na pewno były przecieki o nim dużo wcześniej. Kto mi o tym powiedział, ten wie, o czym mówię. Dalej, wkraczamy w artykuł 10 edycji. Pierwsze z nich to są zapowiedziane boksy startowe już faktycznie do edycji. To trochę śmiesznie, że ten artykuł pojawił się chyba w sobotę, tak? Dobrze mówię? A nie w poniedziałek. W sobotę robiłem pokaz 10 i właśnie mówiłem o tym, że Lewiatan w sumie nie jest startowy, on tylko otwiera, startowe pewnie wyjdą, no i oczywiście wyszły i są... Masz rację, jak zawsze. I są szczerze troszkę lepsze niż wcześniejsze startowe. Pytanie oczywiście, ile będą kosztować. Bo w tym pierwszym startowym mamy po oddziale piechoty, takim malutkim, czy zbalansowane tutaj na sprawę, ale z farbkami do nich, więc to jest taki faktycznie i z wycinakiem, i z pędzlem. Starter. Dosłownie, jak zacząć 40.
w komplecie. Nie musisz tam kupować farę boksowej, nie musisz, po prostu masz kup sobie ten boks i tym zaczynasz. Mamy 200 zł, no ale wciąż. Mam nadzieję, że 150 to jest bardziej optymalna cena na to. Drugi to tak naprawdę Combat Patrol. Dobrze mówię? Nie, to nie jest Combat Patrol. Drugi to jeszcze nie jest Combat Patrol. Drugi to jest taki po prostu dużo plastiku, ale też goła ziemia, goła mata, tylko statystyki do niej. Już bez farbek, już bez takich rzeczy. Ale oczywiście z kostkami, z linikami, więc grać się tym da. I ten trzeci, Ultimate Starter Set, pomijając tereny, to jest dosłownie Combat Patrol Space Marinesów kontra Combat Patrol Tyranidów, więc z tym po pierwsze dobre wejście. Grasz w Combat Patrol. Grasz w system, który jest opisywany w podręczniku, więc faktycznie można z tego wyjść dalej. No, oczywiście pytanie, ile będzie kosztować. No teraz Core Rules są dostępne za darmo, tak czy siak, więc ten atut tego, że tam w środku jest podręcznik, nic poza tym, że oczywiście jest wydrukowany, nam nie daje, ale to też całkiem cool. No generalnie spoko zestawy. Moim zdaniem byłoby fajnie, jakby w tym drugim, trzecim też były jednak farbki, bo to dużo ich nie kosztuje, dużo wartości nie podnosi. No tak, ale wiesz, dodatkowo w teorii możesz sobie kupić ten, na pewno wydadzą znowu, że o farbki plus trzy modele. Nie, racja. Więc generalnie startery bardzo fajne, a próbuję. Kropka. No i też będzie łatwy sposób do pozyskania termagontów. Mhm. Czyli czarny rynek, Inferno skład będzie bardzo, bardzo wysoki. Mhm, a to nie, jakby dodając to, że i tak to nie jest najbardziej ulubiony oddział. No właśnie. Jedyne narzekanie, jakie mogę mieć, to że w tym pierwszym nie ma żadnego bohatera, czyli w tym jakby w teorii tym samym zestawie nie można grać w normalną 40, bo ona wymaga charaktera, a to taki już całkiem boczny. I ktoś sobie weźmie intercesora, którego dają darmowo na zdjęciach malowanie i powie, że to jest tylko poruczniki i tyle. Mhm. I załatwię. No, a po stronie trainingów niech sobie wystawi Necrona i powie, że to nie wiem, coś ważnego jest. Dalej. Combat Patrolem, to o czym mówiłem, gdy omawialiśmy, że wychodzi książka, wszystko jest do ściągnięcia za darmo i zasady, i misje do Combat Patrolu, bo to zgaduję, że też są misje. Chyba, że Twist tutaj nie ma misji. Nie, są dokładnie, to jest dosłownie fragment z książki. Z podręcznika głównego. Niech tylko się strona przeniesie. Nic tu więcej nie trzeba opowiadać. Tak powiedziałem. Tryb gry, mam nadzieję, że jest może jest bardziej zbalansowany niż sama 40. Fakt, że te misje są... Faktycznie są misje, a nie tylko... tylko, że macie tą jedną misję, kontrola i tyle. Jest całkiem cool. Jedyny taki... Uwaga, to pamiętajcie, że te zasady z Combat Patrolu są troszkę inne. I... Co prawda kusi, żeby je wykorzystywać w normalnym bitewniaku, ale nie wszystko się łączy, nie wszystko się zgadza, bo jeśli dobrze pamiętam, Gwardia ma stratagem, że wszystkie modele przeciwnika mają minus 2 do ruchu. No wiem, no to jest za dużo. Tak, co prawda raz naturę i dwa combat pointy, ale tak. Wciąż. I na sam koniec... No ja Adepgardem bym już się nie ruszył z miejsca Adepgardem. I na sam koniec dzisiejszych artykułów, Metawatch już wyszedł filmik i materiał na Warhammer Community odnośnie balansu. Co prawda go jeszcze nie ma. Tutaj co prawda jest errata, ale tam jest niemal dosłownie jakieś takie proste błędy naprawianie. Tam chyba komuś zabrakło keyworda. O, na przykład ten. Kasetkini dostali regiment, czyli chyba mogą teraz wracać, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy wracać z martwych po tym, jak ich zabiję. Świetnie, 120 punktów może wracać mi. No po prostu jakieś takie uzupełnienia keywordów, takie zmiany są tylko na przykład w kultystach chaosu, gdzie nie mieli broni wręcz i w raptorach i chyba jeszcze u nekronów jakieś takie poważniejsze zmiany są. Chyba leadership się zwiększył na kimś. No zgoduję, że się polepszył na Overlordzie i na Command Barge'u na 6+. Bo wątpię, że miał 7. Znaczy wcale, że nie miał 5, choć co miał 5. No mam nadzieję, że to jest zmiana na dobrze. Tutaj żadnych zmian takich faktycznych, balansujących jeszcze nie ma. Są zapowiedziane, że będą niedługo. Prawdopodobnie pewnie do końca miesiąca będą i też chyba zmiany punktowe mają też być jakoś tak niedługo. To w artykule dokładnie wyjaśnione. Wiadomo, na tym balansie muszą usiąść. Wiedzą, co jest niezbalansowane. Czy będą w stanie to naprawić? Wątpię, bo jasne. Mogą obniżyć zwiększyć koszty punktowe Eldarów. Czasami większym problemem mogą zwiększyć koszty punktowe jednostek indirect, które są ponoć dużym problemem, zwłaszcza u Space Marinesów.
No ale co? Udevgardu zmniejszą koszty punktowe? To... Jeszcze bardziej rozwalmy tą armię. To wydaje mi się, znaczy... Ja myślę, że Devgardu nie ruszą totalnie do kodeksu. Nawet kodeks nawet nie zapowiedziany jest. Nie, jak to? No w ogóle patrzyliście, czy... No w tych, co powiedzieli, że w Roadmapie. Czy są nie naprawili tego tam Rapid Fire na Predatorze. Okej. Okay. Więc no właśnie. Był zapowiedziany już Devgard? No, Roadmap był i byłem prawie pewien, że już... A, nie wiem, ja po prostu nie wiem. To nie jest tak, że mówię, że nie, tylko że nie wiem. No to może. No wiesz, jakbym teraz umiał znaleźć ten Roadmap, to bym ci powiedział, ale ja nawet nie pamiętam, gdzie on był. Jeśli jest blisko, to jak najbardziej... zgodzę się, że nie będą ruszać. Znalazłem. No też właśnie tak w międzyczasie szukałem. Co to było? O nie, Kuba, straciliśmy Kubę! Ale to już było wiadomo od dawna, że to się stanie. Ja patrzę na roadmap i nie widzę Devgardu. Ja też nie widzę, to mi się pomyliło. Więc, może... nie wcześniej niż... Ja wiem, co się stało. Wiesz, moja schizofrenia powiedziała mi, że nekroni to Devgard. No wiem, kolorki się zgadzają. No. Dark Angelsi są wcześniej. Szybko. Mhm. I Chaos jest dość szybko. Zobacz, czy będziesz na końcu. Czy będziesz. Twoja druga armia będzie na końcu. Dobra, to biorąc pod uwagę... Kiedyś może złożę Devgard. Kiedyś może. O, Kuba chyba... O, dokładnie. Dzień dobry. Hello? Czy nas słyszysz, Kuba? Tak, zastanawiam się, co się stało, bo to nie internet, to komputer. No, czasami się zdarza. Znaczy, miałem coś takiego, że zaczął mi mrygać ekran. I działy się dziwne rzeczy, więc zastanawiam się, czy komputer nie zaczął mi umierać. Miejmy nadzieję, że nie. Zarąbiście nowe problemy. Zaśpiewałem mu jakieś psalmy, że dla uspokojenia ducha maszyna. Chyba będę musiał to zrobić w wolnej chwili. Muszę chyba kupić nowy brązowy. Więc myślę, że to jest dobry moment, żebym ja sobie ponarzekać trochę na 10. Choć w sumie... No to sobie narzekaj. W sumie już chyba wypowiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć, tylko może tak zbiorczo odpowiem. Więc czuję, że 10. edycja wygląda tak samo jak druga edycja Kill Teama. Czyli na początku był duży hype, wyglądało, że jest fajnie, były duże obietnice, wyszła. Szczerze, większość rzeczy była ok, pomijając fakt, że było kilka frakcji premium. Eldarze są po prostu za silni. Niektóre jednostki Space Marinesów są po prostu za silne. Niektóre frakcje są po prostu za słabe. Czy to wskazuje całą edycję do kosza? Myślę, że nie, ale pewnie się z nami zgodzicie, panowie, że wielu graczy to troszkę odpędziło. Troszkę to mało powiedziane. Jeśli nie widziałem ostatecznych wyników, ale u Ospexa, który robił ankietę, jakby jakie jest nastawienie do edycji, generalnie jest pozytywne. Wiesz, ciężko, żeby nie było generalnie pozytywne, w sensie to jest takie pozytywne, że no dobra, mamy to. No tak, ale z drugiej strony w naszym kręgu jest generalnie negatywne. Znasz u nas kogokolwiek, kto jest pozytywnie nastawiony do tej edycji? Dawid? Dawid nie gra. No wiem, ale powiedziałeś kogokolwiek. Nie, znaczy Dawid nie ogarnia, że jest pozytywnie nastawiony, bo to oznacza nowe modele, ale no. No. Zarówno ty, Kacper, to takie aktywne osoby. O, wiem kto. Ja też wymyśliłem. Wiem, ja też wiem, chyba wiem kto, więc możesz pominąć. Błażej. A, dobra. Tak? Tak, przecież Błażej jest totalnie dobrze nastawiony na tę edycję. No to będę miał z nim okazję pogadać jutro, zobaczymy w takim razie. A że przynajmniej takie odniosłem wrażenie, więc może cię oszukuję. Ale podobno jego ekipa jest podhypowana bardzo. A to na zdrowie w takim razie. Wiesz, no ale wiesz, ale to są... No tak, bo my mamy takie nastawienie na grupie ogólnie. Ale wiesz, umówmy się, my najbardziej hejtujemy to, że nam krucjatę zepsuli. Nie ukrywajmy. Trochę tak, no i trochę też... Ja tę edycję bardzo mentalnie lubię porównywać do cywilizacji. Jakby bardzo lubiłem grać w którą część cywilizacji ja lubiłem grać? Poczekajcie, muszę sprawdzić. Chyba piątą. Która była ta normalna? Piąta. Która jest najnowsza? Szósta. Dziękuję. Bardzo lubiłem grać w cywilizację piątą.
Co prawda nigdy nie grałem w oryginalną Cywilizację Piątą, tylko grałem razem z dodatkami. Więc, ja też. Więc ja nie znam tych początków tej piątej edycji Cywilizacji. Szczerze, pewnie była paskudna, pewnie nie dawała się do niczego, ale ja od razu grałem w tą z dodatkami, było fajnie, było cool, nagle pojawia się szósta, ona jest taka wybrakowana, niby jest nowa i mieli okazję coś poprawić rzeczy i poprawili te niektóre rzeczy, ale popsuli inne. Zapowiadają, że oczywiście, poczekajcie, będą DLC, będzie lepiej, naprawimy te rzeczy, które popsuliśmy, które powinniśmy nie popsuć bardziej, mimo że obiecaliśmy naprawić. Tylko, że no właśnie, no co mam teraz czekać pół roku, aż wyjdą te wszystkie DLC i dopiero wtedy inwestować czas w tą edycję, no na to wychodzi. No wolę pograć sobie w coś, co sprawi mi przyjemność. To jest właśnie taka... No to zawsze można poczekać w dziewiątej edycji do czasu, jak się rozwinie dziesiąta. To jest taka ogólna uwaga do wszystkich ludzi, niezależnie jaka jest opinia o dziesiątej edycji. Grajcie sobie coś, w co chcecie. Narzekajcie na nas, że narzekamy na 10 edycję. Narzekajcie na nas, że nie narzekamy na 10 edycję. Niestety, jako podcast, jednak staramy się być na bieżąco z tym i będziemy jednak. Może ja czytam to jako kanał. Jesteśmy na bieżąco z tym, musimy być trochę na bieżąco z tym. Po to niektórzy z widzów nas oglądają, dlatego. Więc będziemy patrzeć na te nowe rzeczy, oceniać je własnym punktem widzenia. Które, nie ukrywajmy, nie jest najbardziej obiektywne. Dokładnie. I też nasze... Ale wydaje mi się, że też nie musi być. No właśnie, więc jakby jeśli nie zgadzacie się z nami, to świetnie. Szczerze, to dobrze. To znaczy, że w tej edycji jest coś, co was przekonało, albo... No tak, że coś was przekonało, albo po prostu nam nie ufacie. To już to akurat mniej smutne. Znaczy mniej szczęśliwe. Grajcie w 10 edycję. My prawdopodobnie nie będziemy tak często grać w edycję. Akurat Kuba nie jest tak zajęty Necromundą. Więc pewnie jak gwiazdy będą w porządku i się spotkamy, to pewnie zagramy w 10 edycję. Chociażby po to tylko, żeby przetestować, może zobaczyć, czy nie jest tak źle. Spróbuję ogarnąć i przynajmniej zasady i do Kill Teama, i no, nie Kill Teama, Boże, do Necromundy i do 10, więc no właśnie. Dam znać. W międzyczasie my z Mikołajem będziemy grać głównie w Necromundę, ale z kolei na przykład jutro jestem umówiony na grę z Bożejem i może z Bożejem będę częściej grał w 10. Z Piotkiem może się umówię na grę. Patrycja też raczej tak bardziej chce tą 10 wypróbować. Jeszcze takiego konkretnego zdania na ten temat nie ma. Ja szczerze wam powiem, mimo wszystko wolę zostać przy Warhammerze. Nie wiem, czy wolałbym grać w 9 czy w 10. Ale kwestia modeli. No jasne. Bardziej mi podchodzą modele 40-kowe, duża ich ilość, niż nekromundowe. Jasne. I mam nadzieję, że ten podcast no, będzie zahaczał o wszystkie, będzie kilka opinii miał na różne wchodzące tematy, choć jednak nie będziemy ukrywać, jesteśmy raczej negatywnie nastawieni na 10, dopóki się to nie zmieni. A nie wątpię, że się to się zmieni. GW obiecuje, że te poprawki będą, że one będą wychodzić. Są zapowiedziane modele, nie wiemy, co będzie w kodeksach, więc to wszystko może się zmienić. Może ta 10 edycja jeszcze będzie najlepszą edycją, jaka kiedykolwiek była. Wątpię, ale taka szansa jest. Zobaczymy, dożyjemy to na początku. A jak nie, to 11 edycja za 3 lata. Już czekam, już wytęskniam. Już czekam, jaki będzie starter do tej edycji. Wiesz, już napełniam sobie moje baterie Hypemana, tak? Dokładnie, może Gwardia kontra Chaos. Już napełniam kieszenie. Trzeba mieć za co kupować nowe zestawy. Dokładnie. No to na pewno. Trzeba zacząć trzecią armię do systemów, w których przestajesz grać. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć o 10? Chyba nie, chyba już powiedziałem dosłownie wszystko, co można powiedzieć. Mhm. Więc jasne, będziemy mieli inną zdanie niż wy, drodzy widzowie, ale o to w tym chodzi, że my mówimy coś, wy mówicie coś i na koniec... Na koniec opluwacie nas w komentarzach. No właśnie, tego wolałbym nie. To nas nie opluwacie w komentarzach, się dalej lubimy. No. Albo opluwacie nas i tak dalej się lubimy. Też jest opcja. Dobra. To konkluduje naszą część newsową. Panowie, co ciekawego u was? Kto ma zacząć? No ty, Kuba, zacznij. Kuba, poczekaj. Gdzie? Na Facebooku. Już idę. Pomalowałem do końca mistrza posesji i zacząłem malować pięciu poses. Już go wyłapuję.
Nie mam zdjęć posesji, Nie bo są odzywasz się, w Max. zbyt wczesnym etapie malowania, żeby się nimi chwalić. Wstyd. Tam. Widzicie, Dużo, dużo modeli skleiłem. W sensie, no, skleiłem i posprejowałem. A wiem, to też widziałem. Nie wiem, czemu I trochę się bawiłem w Ja widziałem. W lekkie konwersje niektórych CSM-ów. Tak, a tego nie widziałem, ale może się po prostu nie przyglądałem. Zaraz ci mogę podesłać. Podeślij mi. Dobra, już mam gotowe. Już mogę pokazać widzom. Nie to okno. Nie to okno. O to, dziękuję. Dziękuję. Producencki Maxie. Spray? Mistrz posesji? I przeczytałem jeszcze Eisenhorna całego od początku. O, świetnie, gratuluję. Jakieś przemyślenia? Bardzo fajna książka. Poczekaj, pierwsza Eisenhorn jak się kończy? Nie mów mi jak się kończy. Nie jak się nie kończy, po prostu się kończy. Po prostu się kończy, wątek się kończy. Ogólnie bardzo przyjemnie się czytało. Książka dobrze napisana. Dużo kecha momentów. Jakich? Śmiesznych. Ichi momenty. O, w tej książce ten Bolt rozdobywa. Tak. O. Znaczy Bolt Pistol. Od chyba, to jest defwingowy? Nie defwingowy, defwatchowy Terminator? Defwatchowy, tak. Bo znaczy to jest... rosem, a tak taki faktycznie Bolt Pistol? Tak. Dziwne. Wiem. Te książki niszczą mi skalę w tym świecie. Ale to jest Eisenhorn. Nie było powiedziane, że to jest Bolt Pistol Space Marinesowy, było powiedziane, że Bolt Pistol, więc... Może ma na w swojej... Terminatorze. Może ma w swoim arsenale specjalny ten, Bolt Pistol jako prezent. W sumie Deathwingowy, przepraszam, Deathwatchowy ma sens, że ma Bolt Pistol dla zwykłego człowieka. Więc tutaj akurat nie mogę się do tego przyczepić. I możesz to potem wypikać. No. Bardzo podobała mi się taka klamra, że w prologu pojawiła się postać, która dosłownie pojawiła się dopiero na koniec książki. Co się pojawia w prologu, to się pojawia na koniec książki? Herubiel? Herubiel? Się pojawia w prologu? No. Tak, jest taki wstęp, gdzie Inkwizytor... takie nagranie jest opis nagrania z serwo masz czaszki czy czegoś. Wiesz, że to chyba mogło nie być w moim audiobooku? A ciekawe, bo tam był dosłownie taki opis, że odczytywanie, coś tam. Na przykład widać wystrzały, obraz się zamazuje i takie tam. To po prostu tak jest po prostu na wstępie? Tak, takie parę stron jest. W moim audiobooku tego nie było. I na końcu Inkwizytor, tamten, który tam był, zostaje zabity. I do kamery podchodzi postać i mówi: witaj małe stworzenie, nazywam się Herubiel. Tak, bo tego nie pamiętam, bo tego nie było. Więc to mi się akurat bardzo podobała taka klamra. Jakby co? Jestem ogromnym antyfanem tej postaci. Czemu? Przekonasz Pewnie w się. Następnych częściach. Przekonasz się. Nie wiem, tutaj są spoilery, więc... Mikołaj, jak planujesz to przeczytać, możesz się wyciszyć. Nie planuję, ja nie umiem czytać książek. Mikołaj nie umie czytać książek. Rozbawiła mnie sytuacja, jak Eisenhorn mu przeszkodził w tym, co on planował, więc on uznał, że zrobi double jumpa w płonącą planetę. Tak. Klasa. Uznał, dobra, nie będę cię zabijał, i tak zaraz umrzesz, więc zrobił double jumpa. Albo rozbawiło mnie, jak był motyw z... O Boże, jak on się nazywał. Zawsze patrzę tylko po początki imion. A które? Inkwizytor wo... No, ten koń? To stary Inkwizytor. Wo coś tam. Przepraszam, bo jest Inkwizytor koń i ten. Ten, który chyba ginie. Stary Inkwizytor wo... który się włamał wcześniej do tego. I razem mieli sprawę na Gundrun. Gudrun pewnie. No. Nie powiem, był... jak się wymawia te nazwy, spokojnie. Ja nie znam wymowy, bo ja mam książkę. Ja wiem. Spoko, ja przez cały czas ten, na phishinga mówię phishing.
Jak łowić rybę. A ja fish chick. Właśnie. Takiego. Do tego stopnia, że jak robiłem materiał o ten Eisenhower, to powiedziałem, mówiłem fishing. No po prostu jest fishing. Niby zapamiętam, ale ja tylko udaję, że zapamiętam. Dobra, nieważne, nie pamiętam jak się nazywał ten inkwizytor, ale ten stary inkwizytor był motyw, że obaj prawie umarli, ale tamten był w stanie dużo gorszym, co nie? I tak rozmawiają, Eisenhorn stwierdza, w takim stanie to on przeżyje max parę tygodni. Już jest takie dosłownie pożegnanie, kiedy umrę, to przypilnuj tego, zrób to dla mnie, obiecaj. A dosłownie zdanie później, ten inkwizytor przeżył jeszcze ponad 100 lat. Stary drań. Bo ja to jest najgorsze, z takiej już przerwy wam jakimś off-topem. Najgorszym momentem jest tak, czytałem kiedyś sobie jedną rzecz i tam właśnie była postać, która miała dziadka i tam był cały wątek z tym dziadkiem w pewnym momencie. Że on ciągle gada, że go nienawidzą w rodzinie, on ciągle gada, że Jezu, zrób to dla mnie, bo i tak już umrę za tydzień. I on tak od 10 lat gada. Okej, okay, to był wołk. I jest cały wątek z tym, jakby, że postać dziadek się, jakby wiesz, pogodzili z dziadkiem i tak dalej. Jest fajnie i dziadek jest cool i jest git. I on powiedział, nie przejmuj się, jakby jedź do siebie, zrób to ważne dla ciebie coś. Wiesz, jakby, wiesz, jeśli jeszcze nigdzie nie wybieram, nadrobimy i kurwa umiera, co nie? Jakby co znalazłem, to był wołk. Wołk? No. Nie wiem, jak to się czyta. I jakoś tak mnie to rozbawiło, taka wzruszająca scena. Zdanie później. Wołk przeżył jeszcze ponad 100 lat. Trochę mnie... Nie podobał mi się fakt, że o niektórych rzeczach kompletnie tak jakby zapomnieli, bo nie powiedzieli, co się stało z Pontiusem. Nie powiedzieli, co się stało z tym kosmicznym... Nie pamiętam, jak to się nazywało. Jak dla mnie to jest chaotycki Necronomicon. Książką? Eisenhorn chyba ją wziął. To znaczy, było powiedziane, że ją ma, ale nie było powiedziane, że ją potem zniszczył, czy coś. Wiadomo, że nie tłumacz poszedł się walić. Ale podobało mi się to, że na przykład Fiszczyk próbował pierwszy raz skorzystać z głosu. O Jezu, on tak wyglądał? To. Nieważne. Że Fiszczyk próbował skorzystać z tej z glosy tej, czy jak to tam się nazywało, tej inkwizytorskiej mowy Eisenhorna i w końcu powiedział na imperatora, po prostu tu przyjdźcie. Faktycznie dużo takiej porządnej komedii mi się wydaje. Nie, ogólnie książka... Eisenhorn dość śmieszny jest momentami. Eisenhorn ma momenty bardzo poważne, bardzo wzruszające i momenty śmieszkowe. Dlatego to jest idealny ten. Dlatego to jest idealny serial. Ja wiem. I duża szansa, że właśnie Eisenhorna będą ekranizować. Mam nadzieję. Albo bardzo fajnie było pokazane, jak inkwizytorzy bawią się z tym, że mają, że są po prostu inkwizytorami. Na przykład był więźnik, który mówi, ale za to mnie właściwie oskarżacie. Za próbę zamachu na moje życie. Ale kim ty właściwie jesteś? Eisenhorn się uśmiechnął. Inkwizytorem imperialnym. Kurwa, najgorzej. Ale ogólnie książka mi się podobała. Inkwizytorzy są kurwa najgorsi. Polecam drugą, tylko od razu ostrzegam, że po... Nie trzeba po drugiej trzeba strzelać trzeciej, ale druga już jest bardziej otwarta, jeśli chodzi o zakończenie. Znaczy drugą mam, trzeciej nie mam. To jest mój problem. O kurwa, to żem zrobił. Żyjesz? No, ja żyję, ale moja duma średnio. Psujesz do zmycia? Nie no, do zamalowania jakiegoś. A, to dobrze. Model, jak kładziesz dobre warstwy, to wytrzyma i 5. No, w sumie. Tylko Dawidowi tak nie mów, że powiedziałem. To skoro już mowa o malowaniu, Mikołaj, co tam u ciebie?
na tym, że ciężkie życie? Oblałem dzisiaj egzamin. Oblałem dzisiaj egzamin na sesji. No wiem. Następny mam za 2 dni. Więc uznałem, że dzisiaj tak już się nie za bardzo pouczę, nie poprzypominam sobie to. Coś tam porobię, więc głównie spotkałem się z dziewczynami, pograłem w grę i uznałem pół godziny przed tym, jak do was przyszedłem, że w sumie to jak tak już siedzę, to mogę pomalować rzeczy i zacząłem chycłem po moich orloków. Bo muszę ich domalować do nekromundy. No też ja tylko podkład nałożyłem kasna. Ja mam dowiedziałem się, że mam do pomalowania ile tam? Tak naprawdę 7 modeli. I trzymam w podkładzie tylko, więc... No. Nie, to ja odkryłem, że ten, który myślałem, że jest pomalowany, jeszcze nie jest do końca pomalowany, więc mam tylko jeden pomalowany w pełni. Jeszcze 7. Okej. Okay. Ale z takich rzeczy to jest tak, pomalowałem 3 modele już do tej nekromundy. Historia jest taka, że 2 nie mam w rozpisce gangu, więc... No, ale będę na przyszłość. Na przyszłość. Albo jednego nie skończyłem z tych 3. Ale to jest model, ty Max przy tym byłeś, ale Jezu, tak dobra skóra tym jeszcze nie wyszła. No, taka bardzo taka no, gładka. No widziałem, bardzo fajno. Taka, tak cię uczą na filmach no. Z Duncanem, dosłownie. Jestem bardzo zadowolony, choć raz. I na razie go zostawiłem, bo muszę spróbować zdążyć przed wyjazdem. Pomalować te modele i zobaczę jak to wyjdzie. Teraz jakby podczas tego podcastu robię na zmianę 3 modele. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Na zdrowie. Tak, i używam rączki, którą ci zabrałem do tak? modelu. Działa? Pomaga ci? No, ja ją lubię. To jej dobra. Pasuje bardzo. Niech ci służy. Bo zawsze miałem problem, że mi wypadały te modele ja z ręki, na przykład jakie malowałem. Wiesz, nie każdy czuje potrzebę. No, wiesz, te trzymaki, czuję. Kuba, do no, wiem, modeli. Wiem. Mi nie są potrzebne, szczerze próbowałem kiedyś korka używać. Wiesz, Kuba jest i jakoś lepiej mi się trzyma za podstawkę i w ogóle. No, a takie jesteście tacy piurystami. Naturalnie jesteśmy jak kamisze. Za moich czasów to nie mieliśmy takich rzeczy. Mieliśmy tylko łapy i pędzle. Nie było tam, rączka taka, tak co wygląda jak kole kanalne, żebym mógł sobie trzymać model trochę inaczej. Chyba w dupie sobie, żebym mógł trzymać. Bardzo dobrze odegrane. Wiem, że bardzo lubisz te korki. Nie, szczerze mówię. Ani mnie nie ziemią, ani nie grzeją. Po prostu są. No, tak co mówię. Nie wiem, mi pasują, więc ukradłem jeden na razie Maxowi. Niech ci służy. A oprócz tego nic nie robiłem, no walczę z życiem, no, ale tych orloków maluję, więc jest to... Maluję bo jest to, jak jedziemy do przodu, idziemy do maluję przodu. Orloków, potem malujemy ten tunel. Mhm, ja wiem. Będzie malowanie tuneli masowe. Tymczasem u mnie trzepię content, próbuję malować krasnali, są w podkładzie. Myślę, że szczerze pewnie do nich, chyba do weekendu do nich nie usiądę, bo chcę kilka rzeczy najpierw złożyć, a to niestety zajmuje czas. No, po tym jak skończyłem malować Lewetana, to zwróciłem się właśnie na robienie rzeczy, z którymi zalegam, które chciałbym zrobić, więc to robię, a wciąż jestem do tyłu. No i malowałem Lewetana, dlatego nie było podcastu w zeszłym tygodniu, bo miałem do wyboru albo spróbować go skończyć, albo zrobić podcast. Nie udało mi się go pomalować i nie było podcastu, więc w sumie nic nie wygraliśmy. Jesteśmy na minus. Dalej nie wiem, czy mi zapłacą za malowanie tego Lewetana. No to był mocny speedrun. Dalej nie wiem, czy było warto, ale... Tak jak pisałem Mikołajowi, coś co zamienię w normalny film, ja każdemu polecam, wiem, że to oczywiście budżet musi to wymagać, każdemu polecam wziąć, kupić sobie jakiś zestaw, jakiś, może nie Combat Patrol, może nie Lewiatana, tylko właśnie po prostu jakiś tam box, na przykład, nie wiem, termogantów albo jakichś orków, Cruel Boysów, cokolwiek takie, niekoniecznie typowe, co malujecie i postarać się ich pomalować jak najlepiej, jak najszybciej, jak najbardziej optymalnie. Bo to jest doświadczenie. Tak, mi to bardzo jakby kilka rzeczy i też w nietypowej kolorystyce dla was. No, szczerze u mnie bardziej dominuje niebieski, jednak salamandry zielone. Trendów chyba, gdybym chciał malować swoich, to malowałbym trochę innych prawdopodobnie. To było na pewno ciekawe doświadczenie. Dużo rzeczy się nauczyłem, jeśli chodzi o kontrasty,
dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o optymalizację kolorów. Troszkę nawet o podkładach się nauczyłem, bo jest duża różnica między White Scarem a Rave Bone'em na tych treningach, bo jednego ma właśnie tak White Scarem podkładowanego i widać, który to kto będzie, jak już ich faktycznie skończę w całości. Może teraz w międzyczasie będę sobie pokazywał zdjęcia. No mówię, to było ciekawe doświadczenie, nawet jeśli ostateczny efekt był jaki był, czy nie skończyłem go malować, dosłownie zabrakło mi jednego dnia, myślę. Bo tak jakbym, bo tak naprawdę dostałem box w środę. Środa, czwartek, piątek go wycinałem. W sobotę, niedzielę mnie nie było. Malowałem go poniedziałek wieczór. Wtorek do 16, środa do 16 i tyle. No oczywiście tam... To tak jakby ci zabrakło jednego dnia. I czwartek wieczór. Myślałem, że w poniedziałek miałem wolne, ale okazało się, że nie, więc byłem w pracy, więc mogłem tylko wieczorem malować. Więc czas bardzo mały, a no myślę, że całkiem sporo to wyszło. Tak teraz rzucam etapami zdjęcia, jakie robiłem z malowania tego wszystkiego. Dosłownie jakbym miał jeszcze jeden dzień na malowanie tego czerwonego do końca, Space Marines wykończyć, byłbym zadowolony taki, że jest okej. Okay. Tak, to są Space Marines trochę goło wyglądają, treningi niedorobieni, no ale cóż. Sama prezentacja też była w sumie ciekawym doświadczeniem. Około 2,5-3 godzin nawijałem o 10 edycji. Chyba nawijałem to swojemu szefowi, ale nie wiem, czy to był mój szef. Ej, czy to jest ten moment już? Tak, to chyba był szef, znaczy w sensie mój faktyczny szef, jakby najwyższa osoba nade mną przyszła. Nie tam tylko szef tego lokalnego sklepu, tylko... Szef szefów. Tak, mówiłem przy nim o drukowaniu, o tym, żeby niektórych rzeczy nie kupowali, bo się nie opłaca. Bo z drugiej strony to może nie był szef, a mówię, ja tam nawet jako sprzedawca... Miejmy nadzieję. Nawet jako sprzedawca ja nie lubię, wiesz, tam nagabywać tylko po to, żeby sprzedać. Po co to? Lepiej autentycznie pokazać produkt, powiedzieć, dlaczego jest dobry, dlaczego jest zły. I szczerze, moim zdaniem, jeśli ktoś planuje grać w 10, Lewiatan, i zwłaszcza tymi frakcjami, które są w Lewiatanie, Lewiatan się opłaca. Tam są karty, które są najlepszym elementem tego systemu. Jest podręcznik, który samodzielnie jest drogi. Co prawda nic nie wnosi, ale jednak jest fajny, wydrukowany, jest pełen lorus, jest krucjata, więc... To jest ma papier jakości, no żeby wiem, się no to wiem, nie podcierał. Wiem. No, więc gry się nie udało rozegrać, bo jeszcze planowałem tam, chciałem powiedzieć, a potem rozegrać grę, ale to już się nie wyrobiłem, bo jednak dużo tego opowiadania, no bo nie mówiłem tylko o całym boksie i jakby zasadach głównych, tylko całkowicie, jakbyś przyszedł i nie wiedział, co to jest Warhammer. No dobra, flafu nie mówiłem. Jakbyś nie wiedział, co to jest to są gry bitewne. To byś już wiedział po tej prezentacji, mam nadzieję. Ludziom się podobało, co prawda było mało, ale to, niestety. Nie musi być dużo. Dokładnie, kilka zdjęć się udało zrobić, kilka fajnie wygląda, było fajnie. Mówię, to było ciekawe doświadczenie. Kropka. Urosłeś jako osoba. Tak, szczerze, tak. I tak jak mówiłem wielokrotnie, zwłaszcza Mikołajowi, jak malował w czwartek? W czwartek, jak malował w czwartek z tego właśnie Orloka, że o cholera, tak bardzo chcę tych kastanii teraz pomalować. A to nie było przypadkiem w środę? No to może to było w środę, tak bardzo chcę tych kastanii pomalować. Tak, w środę, przepraszam, zawsze mi się myli, że w czwartek też mam zajęcia. A to ja mam tak z posesta, ale... Albo w pracy siedzę, albo coś, ale już myślę, żeby ich do pracy nie zacząć brać do malowania. Bierz sobie jedną farbkę i po prostu jeden kolor na ich nałóż. Nie, no mam za dużo czasu, żeby jedną farbkę brać. No, no w sumie racja. Tam przez 8 godzin siedzę i patrzę w ściany. Ja myślę, że usiądę, pomaluję na każdym niebieski, pomaluję na każdym metaliczny, a potem będę się bawił w szczegóły już nie taśmowo. Tak myślę, że do niedzieli będę miał właśnie tę bazę na każdym nałożoną. Weekend myślę, że sobie usiądę i sobie pomaluję coś. Ja zobaczę, no ja mówię, jestem bardzo, walczę z czasem. Nie wiem. Szczególnie, że jak ja wracam, to już w teorii zaczyna się kampania. Spokojnie. W międzyczasie ja będę już taki w pełni ogarnięty. Poglądam battle raporty, poczytam zasady. Jakby co Kacper w miarę ogarnie już. No to dobrze. Bo ja z nim głównie siedzę i o tym gadam. To muszę bardziej niż on ogarnić. Mi podeśli to, co mam poczytać, to sobie poczytam, będę ogarniał, ale pewnie nie będę grał, znając życie. Wejdź sobie Necrodamus i po prostu przeczytaj zasady, albo
Dobra, podeślij mi. Myślisz, że będę pamiętał za pół godziny o tym? Już ci posyłam. Dzięki. Ale to nie jest najlepsze miejsce, bo oni bardzo spłycają zasady czasem. Doszliśmy do tego. Wiesz? Jak ty się nazywasz? Proszę. Ach, ta znajomość. Jak ty się w ogóle nazywasz? Przeczytaj cały PDF, pogadamy jak przeczytasz. Okej. No wiem, mówiłeś, jak ogarnialiśmy ten, jakie oni mają. Enforcerów? Tych enforcerów i tych pozest, chyba. Może reforcerów? Chyba Dużo jak tego garnęliśmy. opętanego. Nie pozest, tylko chaos powna. Tak. No są pewne kwestie, ale ogólnie to jest bardzo dobra strona. Czasem Dobra, tam, to wiesz, poczytam całe wypada. materiały źródłowe. Każdy PDF do Necromunda poczytam. Będę ekspertem. Nie no, wystarczy ci korbuch, a Będę korbuch masz. ekspertem. Wchłonę to Nieprawda. nosem. Nie, ja mam być ekspertem, nie Ty możesz będziesz bardziej siedzieć ode mnie. ekspertem, ja będę młodszym ekspertem. Będę niższym ekspertem. Będziesz udawał, że nie wiesz więcej, tak? Nie, będę nie wiedział więcej. Tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Nie będę wiedział więcej. Nie wiem, Tak, tylko jest jednak dobrze. wie więcej. Jak ktoś będzie coś mi pytał, to będę od razu co do Mikołaja, bo ja będę wiedział, ale będę wiedział źle. Na przykład, Proste. Mówisz mu, jakie obrażenia się ja wiem, ale wiem źle. Dokładnie, jakie obrażenia są, jak się upada? No. Fajne. Są pewne obrażenia, gdy się upada. One zależą od masy ciała modelu. Masa ciała modelu się liczy poprzez pomnożenie wysokości przez szerokości w barach. I ten współczynnik się mnoży przez ten. Są jakby różne dla różnych gangów współczynniki. I to ci daje liczbę, którą trzeba podzielić przez 6, żeby było tyle kostek K6, które zdają te obrażenia zadawane. No prawie. Tak będę mówił. Tak mów. Prawie dobrze. Dokładnie. A chcesz wiedzieć, jak jest naprawdę? Każde 3 cale K6? Nie rzucasz, po prostu jakby przyjmujesz tak klatę atak. Więc w ogóle nie ma. Jakby już jest trafiony atak, jak spadłeś. Po prostu jest Czyli jeden atak i im więcej spadasz, tym ten atak jest silniejszy. To jest tyle. silniejsza, dobra. Bo tam chyba jak spadniesz więcej niż 3, jak spadniesz 3 cale, to wtedy jest pierwszy. I tam rośnie. Dobra, i to jest jakby. Czy to musi zbundować wtedy, tak? Nie, no tak, to musi Dobra, zbundować. okej. A Czyli jakby to... mieczem ognia dostał. No, ten Czyli chcesz powiedzieć, pierwsza... że grawitacja działa jak miecz ognia. Tak. Dobra. Tego nie unikniesz. Tylko, że im dalej leci grawitacja, tym więcej bije. Oto trochę jak ten beamer tych składów. Przepraszam, kinów. No, im dalej leci, to oni strzelają grawitacją. No to są. Wszystko się układa. Dobra. Czy coś jeszcze panowie na dzisiaj? Miałem ci Wymyśliłem. przypomnieć o Wiem, relikwii. pamiętam. Pamiętam. Wymyśliłem, bo jak zrobić relik gangu? Z Jakby czego? co, ja odkryłem, że tą flagę mam przyczepianą. Czy ja mogę tą flagę oddać jako relik gangu? No to możesz sobie dorobić, bo ja wpadam na to. No. Zrobię posąg. Jakiego modelu? Nie wiem jakiego modelu. Wpadłem na to, tylko muszę zrobić jakąś fajną podstawę, żeby ten posąg faktycznie wyglądał jak posąg. No. Co jest największym problemem. Chcesz, mogę Tylko dać ci wyślę wam zdjęcie. posąg od inkubów. Chcesz, ale Nie, teraz kiedy ten fakt? ja potrzebuję podłogi. To nie? Będzie takiej podstawki, na której stoi posąg, wiesz. To. Tylko go zrobię. Chcesz go na posąg przerobić, biedny? Tak. No Tak, dobra, zrobię go, no. nie wiem jakiego. Miedzianego może. To jest Co posąg w sumie może miedziany. być, no. Ale psa? Tak. Ale dlaczego? Nie rób mu tego. Bo to będzie posąg, jakby uwieczniający jednego nieenhansowanego, czysto rasowego psa, który Dobrze. był kiedyś na Nekromundzie i nikt nie pamięta go, ale Dobrze. jest. A mój gang bardzo lubi psy. Dobrze. W sensie ogólnie Czyli orloty, z król Iwanem się domu, dogadasz. psy. Więc. No jak widzisz, ma wszystkie B.
i looking, widzisz special skill, looking normal. Trzeba go uwiecznić. Okej. Okay. Trzeba go sobie wydrukować taki postument, tak? No coś takiego, chętnie bym przyjął. Ale coś jeszcze wymyślę, to jest mój aktualny pomysł, co nie? Mhm. Myślę, że te soki nie najgorsze. No to ja mam wielgachną książkę. Tak, no i fajnie. No i to może być twój relikt. To jest mój ten, charterbook. Czyli to nie jest charterbook, to jest mój ten, mining log. Mm. Bo tak na to wpadłem potem, jak czytałem ostatnio sporo scenariuszy jednak Necromundy. To znaczy? Jeśli jest dużo walki o relikty gangu? Nie jest dużo. On jest przydatny bardzo rzadko, wbrew pozorom. Ale? Ale kwestia polega na tym, że ludzie narzekają, że się głównie gra w te bardziej nudne scenariusze. I w teorii każdy z tych nudnych scenariuszy ma odpowiednika ciekawszego, asymetryczną wersję. I jeden z tych jest na przykład najbardziej typowy shootout, czy jak to się nazywa, standoff. O, standoff albo tunel skirmish, to jest to samo, tylko on niby na innym terenie. Bo kiedyś pisali scenariusze bardzo pod teren, że albo grasz na Sector Mechanicus, albo na Zone Mortalis. Czyli albo tunele, albo otwarte. Tylko odwrotnie, jak powiedziałem. Bo Zone Mortalis to są tunele. Więc są różne nazwy, to jest oczywiście to samo, znaczy idziesz i się zabijasz. I ludzie postrzegają alternatywę jako Border Dispute, który polega tym samym praktycznie. Bo to samo, ta sama zabawa. W teorii zabijasz się, tylko jeszcze masz po relikcie gangowym, którym musisz besztać. Czyli takie capture the flag się robi z tego. I w teorii zaczynasz, wiesz, z jednym modelem na środku stołu. Każdy. Jest śmiesznie. Mówię, ja jestem otwarty na wszelkie dziwaczne scenariusze. Tak długo jak fluff będzie dobry, to będę grał. Dlatego jak wiesz, jak widziałeś już na naszym Discordzie organizacyjnym, napisałem, gracie, losujecie z tej tabeli, a jak chcecie grać coś swojego, to się dogadajcie. Ta tabela nic mi nie mówi. To nie ta tabela. Jest tabela. No na głównym rancie arbitra. Taka czarno-niebieska. A, dobra, no właśnie. Tak, rozumiem, jak wylosuję 7, to powinniśmy grać... Nie, którykolwiek z tych trzech, jakby whatever. Dobra. To chodzi o to, że wiesz, w tym zakresie A powiedz wybierajcie. Mi, dobra, zaczynamy, jakby każdy ma swoje rodzime terytorium. Tak. I jakby wszystkie są nieznane. To jest tak, że jakby wybieram gracza, hej, bijemy się o to? No tak, i losujemy, dobra, preferowalnie okay, ja dobra, losuję, okay. Co to za teren. Dobra. Czyli w sumie... Muszę znaleźć kogoś, kto będzie chciał bronić tego terenu, który atakuje, tak w teorii. Nie, oboje. Tylko przy okazji on też go atakuje, tak naprawdę. Tak, razem wchodzicie na ten teren i dobra. Powodzenia. Dobra, okej, okay, dobra. Wiesz, to jest takie eksplorujemy, ale tak w sumie wyszło dziwnie, że się spotkaliśmy i jasne. Musimy się teraz zabić, bo tak, się okay. Nie lubimy. No wiem. Bo nikt się nie lubi. Daje za mało nas dwojga. Dobra. O, wiem, co jeszcze muszę powiedzieć na podcaście. Jak się nazywa mój gang? W końcu ustaliłem. Tak, powiedz, bo ja słyszałem różne, to, że to jest ze śląskiego. Z Grzebnioki. Nie mam akcentu, więc nie powiem akcentu, jaki jest. I teraz musisz mi odpowiedzieć, czy to jest po śląsku. A po co ci ta wiedza? No bo już słyszałem takie opinie, że to jest po śląsku. Nie jest po śląsku. No to tylko pytam. A jakby, czy Kowalski jest po śląsku? Nie, w teorii nie. No to też nie jest po śląsku. No bo to może być Gwara Śląska, ja się nie znam. Nie, to jakby to nic nie oznacza, to nie jest żadne słowo. Okej. Jeśli o to pytasz. Okej, okay, no. Jeśli dobrze wiem, oczywiście. Moja wiedza o języku śląskim jest dość ograniczona. Nie, dobra, a teraz przyszedłem powiedzieć, dlaczego z Grzebniaki. A czemu nie? Fajnie brzmi. Okay. Fajnie brzmi, bo myślę, że jest Grzebnioki. Mhm. Jasne, podoba okay. mi się. Dobra,
Nazwisłości to jest jakby ten, nazwisko rodowe moich składów. Czyli to jest jakby tam powiedzmy, jakby przywódcą mój jest Andrzej Zgrzebniok-son. Bo jakby on jest synem Zgrzebnioka. Czyli wszyscy są Zgrzebniok-son. Okej, okay, Zgrzebniok-son. Tak, to jest jakby dosłownie jakby no, jak będzie następny, to też w sumie będzie Zgrzebniok-son, ale jakby nazwisko to jest Zgrzebniok. Jakby okay, to już wymyśliłem też fluff jakby swojego gangu. Generalnie, oryginalnie byłem jakby, bo Chartermaster, czyli jakby przywódca gangu, to powinien być jakiś stary właśnie zgrzybiały krasnolud, który tam jest w szychą lokalną. Jest tak wysoko jakby w statucie składów Nekromundy. Ale mój nie jest, mój jest gówniarzem, mój się na niczym nie zna. Więc to było tak, że tatuś Zgrzebniok był właśnie sławnym górnikiem. No i oczywiście najstarszy syn, czy którykolwiek z siedmiu synów, bo cała ósemka jest bliźniakami, którykolwiek z siedmiu synów powinien go zastąpić. No ale staruszek zginął za wcześnie. I jakby przed moim... jakby nikt nie zasłużył na to, żeby zostać tym chartermasterem jeszcze oficjalnie. Więc po prostu jakby przywódca mojej gildii powiedział, że zachowajcie jakby... sorry, musicie dołączyć do jakiejś innej grupy górniczej, no bo gówniarze jesteście i się do niczego nie nadajecie. Ale jakby, no sorry, jakby mamy nazwisko, jesteśmy bogaci, jesteśmy sławni, nie damy się tutaj pod uciskiem. Więc poszli, jakby trochę zdradzili swój ten klan górniczy, ten najwyższy, ten tam jeden z czterech dużych, i poszli do innego, bo oni zaproponowali im tak, że jakby spoko, zrobimy z was normalny gang, ale całą kasę musicie nam oddać. I oni stwierdzili, że wolą honor rodziny ponad kasę. I teraz walczą za odzyskanie pieniędzy. Znaczy po prostu usłyszeli, że ej, bo się odkopał złom, idziemy przejąć. Tak. Trzeba się odkupić. Mhm. I jakby oryginalnie byłem z innego gangu niż jestem teraz, bo z jakiego jestem? Tobie pisałem. Z tej głównej rodziny jestem... aktualnie jestem pod Skrakfrid! Pod klanem Skrakfrid. Czyli tymi, którzy robią ten... nowe urządzonka i technologii szukają w Nekromundzie. O, cool. No. Oryginalnie byłem nie wiem którym. Nie przyznaję się do tego. Za mało mnie znasz, żebym ci powiedział. Spoko. Więc to aktualnie jeszcze rozmyśliłem. Jeszcze nie wiem, jak się które poszczególne nazywa, ale jak już ustaliłem, mam siedmiu, wszyscy są w takim samym wieku i mają siostrę. Mam ośmiu gangerów. Teraz, a na razie jakby jestem dumny, bo kolejny gang został skończony. Kolejne wylosowałem karty Tactics. No zdrowie, jakie bym wylosowałeś? Gdzie to mogę znaleźć? A ja ci nie wysłałem jakby dosłownie w privie? O, nie wysłałem ci. Faktycznie. A, bo ty zajęty byłeś i ci nie chciałem przerywać, to mnie w końcu nie napisałeś. Weekend? Że już nie jest no, weekend. Zajęty. Weekend zwykle mnie nie ma. No wiem. No sorry, bo to jakby dobra. Była jedna rzecz, bo chciałem to z tobą obgadać, dobra. A to ci wyślę i potem możemy to obgadać. Dobrze. A tak, komu jeszcze nie wysłałem w takim dobra. Razie tych kart? Nie, tylko tobie, bo powiedziałeś, że jesteś zajęty. To wszystkie, które mam, tak? A tak, bo jest 8, dobra. Tak. I większość jest generycznych, dwa powinny mieć składowe. O, dokładnie, no widzisz, jaki jestem pilnym uczniem. Mhm. Widzisz, jak uważam, co piszesz na grupie. No wiem, zrobiłem jednak kanał Rant. Rant arbitra. Więc to tyle, drodzy widzowie. Przesmak tego, co będzie w Nekromundzie. Tak, trochę naszego gadania, tak. Akurat z dwie godziny coś. Kuba będzie manifestował widownię, nie wiedząc nic, co się dzieje. Tak, oczywiście, dokładnie. Jak zawsze. Idealnie. Ale spokojnie, przeczytam zasady i... Właściwie, szczerze, możesz czytać zasady. No, nie czytaj. Myślę, że będzie o wiele śmieszniej, jak nie będziesz czytał. Jakby pewnego dnia jakby zagrasz z nami i jakby w ogóle nie, jakby będziesz grał na podstawie tego, co wiesz, a nie tego, znaczy tego, co słyszałeś, a nie tego, co wiesz. Ale tak, wiesz, jednak warto wiedzieć, co się robi. Nie, bo ty nie rozumiesz, bo historie, mam wrażenie, najlepiej brzmią, wiesz, kiedy nie wiesz jakby... Nie znasz mechaniki tego. Nie znasz mechaniki, które za tym stoją. Jak grałem w Dwarf Fortress i wydarzyły się głupie rzeczy, nikt nie zna mechanik Dwarf Fortress. Jakby dosłownie jest tylko ja i Mark, to są wszyscy ludzie, których znam. No nie wiem, czy ja znam. Osobiście, którzy wiedzą w ogóle, o co chodzi, że Dwarf Fortress, że taka gra istnieje. No to tak, to fakt.
Ja wiem, że istnieje, tylko tyle No wiem. Jak opowiadanie historii jest niesamowite, bo jakby i miałem jeden kolega, który powiedział: przestań, proszę cię, nie rób mi tego znowu, nie opowiadaj mi tak, jakby ta gry była spoko. Będzie fajnie. No wiem, mocno było. Będzie fajnie. Tak. No, no chcecie historię z Dwarf Fortress, którą mu kiedyś opowiadałem? Dajesz. Ale pewnie się pamiętacie? No to wyobraźcie dzień, siedzę sobie w górze, mam karczmę, wszystko jest spoko, dość sławna karczma, ludzie przychodzą, odchodzą zewsząd. I udało nam się zrobić kilka legendarnych przedmiotów, na przykład legendarne kolczyki udało się zrobić. I to był skarb tej naszej pięknej fortecy. I historia jest to taka, że jeden pijak, zasrany gnój w zielonej, wiesz, w zielonej kamizelce, myślałem, że jakby, że on tam opowiada ludziom w tej karczmie o tych, wiesz, kolczykach, bo to nikt nie wie. I wiesz, jakoś tak nigdy się nie zastanawiałem nad tym. Myślałem, spoko. Któregoś dnia pani wojownik lud, człowiek, który przyszedł do karczmy, wyszedł z niej i tak odchodząc z naszej fordecy, miał nagle takie: wiesz co, kurwa, jednak potrzebuję tych kolczyków. Zabiję wszystkich po drodze do tych kolczyków. Wiesz, już wychodząc z fortecy, co nie? Wyszła i odeszła kawałek. Więc załączyła, więc popatrzyła wokół siebie. Zobaczyła piękny las. Sad praktycznie. W nim biegające dziecko. I uznała, że stoi jej na drodze. Więc słuchaj tego, weź sobie, baba, ogromna kobieta, w zbroi, z cepem i tak dalej, biegnie w stronę tego dziecka, to dziecko ucieka, ucieka, udaje się temu dziecku uciec nawet. Pierwszym uderzeniem odrywa nogę temu dziecku. A drugim, chcąc nie chcąc, zabija je, odrywając w ogóle cały bark jej z ciała temu dziecka. Niestety. Skasowane dziecko. I to było śmieszna część. Potem przychodzi 8 krasnoludów. 8, bo ja zbierałem armię, jak to nagoniła to dziecko w tym lesie. I nie wiem dlaczego, coś nie szło penowanie, więc żart polega na tym, że po prostu te 8 krasnoludów otoczyło ją i ją biło. Jezus Maria, oni ją trochę bili i czytanie, co się dzieje, działo z tym człowiekiem, jakby zasługuje na wszystko za to dziecko. Ja myślę, że wiesz, tam typowo było, że no wbił jej jakby, wiesz, ostrze dzidy, wiesz, przez zęby. Oderwał jej szczękę młotem i tak dalej. No, długo przeżyła i to chyba nie było dobrze, że tak długo żyła. Aj. Ale ją skasowałem i to jest jedna z tych śmiesznych historii. Okej. Okay. Na zdrowie, na zdrowie. Dziękuję. Więc tą historią no, to kończymy. Z Dwarf Fortress. Bardzo dziękujemy, drodzy widzowie. W komentarzach piszcie, jakie tematy chcecie, żebyśmy poruszali z Necromundą. Jakie tematy chcecie, żebyśmy poruszyli jutro, bo jutro, znaczy jutro, za tydzień, bo za tydzień jesteśmy troszkę bez tematu, bo nie chcę... Tłokiem być może, że jutro bez wstawienia tego odcinka. No, w sumie racja. Znaczy, kurde, racja. Szczerze, to pewnie będziemy nagrywać. Dobra, zobaczymy, kiedy będziemy nagrywać, ale istnieje taka szansa, że w sumie nie zobaczymy tych komentarzy przed nagraniem. Jakie tematy chcecie? Bo nie mam tematu, a nie chcę bez Mikołaja, albo też gdyby oczywiście Kuby nie było, bez Kuby robić jakiegoś takiego przygotowanego tematu. Ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zobaczymy. Więc piszcie w komentarzach, krzyczcie na mnie, dlaczego mam złą opinię o 10 edycji, krzyczcie na Mikołaja, dlaczego... gra Orlokami, to najbardziej generyczny na Madzie wyglądający klan, przepraszam, gang, zagrałby czymś ciekawszym i krzyczy na Kubę, żeby zaczął grać w Warcry'a i opowiadał o Warcry'u. No bez kitu, to jest taki akurat... Bo to jest taki twój system. Bo ten, bo tam jest, bo tam się gra samym chaosem. No właśnie. Oryginalnie. Coś ze sobą. Ale nie czterdziestkowym. No nie wiem. To ci darujemy. Ale wiesz, ile tam jest... Ale jak to fajny mutanty. Biców jest dużo fajnych, na nie, pewno. Jak są fajne mutanty, to... No właśnie, no to... Ale dużo biców.
fajne są. Tak, ale jak prawa parzyńskie. No nic, dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. No to do następnego, było miło. A, nie zapomnijcie o świeczkach. Tak, świeczki. Trzeba. Dobra, bardzo dziękuję panowie.